Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła. Prawie 4 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa po weekendowej przerwie. Zapraszam do wysłuchania, szybko liczę, 710 wydania Nocnych Światł. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny do pierwszej. Nocne światła 4 razy w tygodniu. Rozpoczynamy tuż po 11 wieczorem od poniedziałku do czwartku można nas słuchać na częstotliwościach Radia Plus w całej Polsce, na całym świecie przez internet. Na stronie RadioPlus.pl jest przycisk Włącz Radio, wystarczy go kliknąć i cały program Radia Plus przez 24 godziny, ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem nocnych światła, można słuchać. Na tej stronie archiwum się znajduje. Wchodzi się do niego przez zakładkę programu. Ona jest na Duże, na górze strony, tak, dobrze pamiętam. I w tym archiwum już ponad 700 audycji z paru sezonów ostatnich. Możecie Państwo je tam znaleźć, odsłuchać. Są w formie podcastów, wszystkie opisane, tak więc każdy może tam, mam nadzieję, znaleźć coś dla siebie. Przypominam, że tak jak zawsze, można do nas pisać, współtworzyć tę audycję. Zapraszamy do SMS-owania: 7123 na ten numer. Można słać SMS -y rozpoczynające się słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jeszcze co do SMS-ów dwie istotne informacje. Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em. Proszę też by słowo plus na początku się znajdowało koniecznie. W przeciwnym razie ten SMS do nas nie dotrze na ekrany komputerów. No i dobrze by było, zalecam to szczególnie, żeby sms -y nie były dłuższe niż 160 znaków bo również staną się nieczytelne. Dotrą, ale będą się urywać albo rozsypywać. To tyle kosztem wstępu, natomiast teraz już przechodzimy do treści. Dzisiaj, jak to raz w miesiącu, bywa cykl Księga Psalmów. A skoro tak, no to łatwo obliczyć, że no, wszyscy z Państwa, którzy wiedzą, jaka jest tutaj procedura, rozważania tych psalmów wiedzą, że dzisiaj no, nie ma innego wyjścia. No musi być psalm 25. <grym> Stałym gościem w Księdze Psalmów jest Alina Szatkowska, teolog, coach i trener rozwoju. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiesz, co to znaczy, że jest psalm 25? Lato, wakacje, ferie, nie wiem, do czego odliczasz. no Wszystko, karnawał, wszystko karnawał. się zgadza, wszystko się zgadza. No jest połowa... No taki półmetek, półmetek, sezonu kolejny. No, też. Więc jesteśmy w takim rozkroku między jednymi wakacjami, a drugimi. Właśnie są wakacje zimowe. <grym> w, Warszawie. w Warszawie. W innych częściach no Polski jeszcze Inni nie, pomstują, na świecie też nie. No bo no tak, ci warszawiacy to zawsze mają lepiej. No, wszystko ma, jak to mówią, plusy dodatnie i plusy ujemne. Ale no właśnie. A my w takim razie bierzemy się za psalm 25, jest dłuższy niż ostatni, w związku z tym nie będziemy dywagować teraz na ten temat, czy jest dalej, czy bliżej do wakacji i kto ma ferie, a kto nie ma. Plusy są, bo jest Radio Plus, więc plusy są same dodatnie, więc ujemnych nie będziemy uwzględniać dzisiaj. <śm> Taką buhalterię <śm> mamy tutaj pozytywną. W związku z tym bierzemy się za psalm. Psalm 25 w Biblii Tysiąclecia. Nosi tytuł Ufność wśród niebezpieczeństw. I jak zawsze na początku sam czytamy. Dawidowy. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Mój Boże, Tobie ufam. Niech nie doznam zawodu. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu. Doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. Daj mi poznać drogi Twojej, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Sprowadź mnie według Twojej prawdy i pouczaj, bo ty jesteś Bóg, mój zbawca. I w tobie mam zawsze nadzieję. Wspomnij na miłosierdzie twe, panie, i na łaski Twoje, co trwają od wieków. Nie wspominaj grzechów mej młodości ani moich przewin, ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości, ze względu na dobrość Twoją, panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Rządzi pokornymi sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi. Wszystkie ścieżki Pana to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań. Przez zląd na Twoje imię, Panie, odpuść mój grzech, a jest on wielki. Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać. Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię. Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją i powierza im swoje przymierze. Oczy ma zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń. Spójrz na udrękę moją i na boleść, i odpuść mi wszystkie grzechy. Spójrz na moich nieprzyjaciół, jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą. Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do ciebie. Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w tobie, panie, pokładam nadzieję. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków ojcu i synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Kolejny psalm Dawidowy. No, trzeba przyznać, że miał talent. Mm. <laughs> Natchniony przez Boga. Ostatnio z moją córką byłem w Muzeum Narodowym i tam przyglądałem się szczególnie temu obrazowi, gdy Saul zaczyna się gniewać na Dawida i Dawid szybko uchodzi z lirą, a Saul sięga po Dzidę. No, mhm. Jest tam dynamika w tym obrazie. Ci ze słuchaczy, którzy znają tę księgę, księgę Samuela, wiedzą, jak, jaka dynamika tam była. <grystanie> <grystanie> dynamika napięć między, między Saulem a Dawidem. Najlepszy kryminał, romans i wszystko, co można No tak, być. tak. I obyczajówka. Nie wiem, <grystanie> Tak. No, ale tutaj Dawida poznajemy jako głęboko uduchowionego, lirycznego poetę, który jest otwarty na Boga i który w natchnieniu spisuje to, co Pan Bóg zniża przez Niego do, ze, swojej, ze swojego Ducha Bożego do ludzkiej egzystencji, właśnie. I i można powiedzieć, że to się dzieje też w sprzężeniu zwrotnym, używając takiego sformułowania elektrofizycznego. Mianowicie, od razu to się zaczyna. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Mój Boże, Tobie ufam. Niech nie doznam zawodu. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. No i tutaj można było od razu odnieść to do Saula. Mm. E, tak, ale. Uśmiechnęłam się jak zaczęliśmy mówić o dynamice dlatego że przygotowując się do programu i spędzając czas z tym tekstem i z Bogiem i słuchając co on chce mi powiedzieć do czego mnie zaprasza co chciał powiedzieć Dawidowi co Dawid mówi przez ten psalm to uderzyło mnie uderzyła mnie właśnie dynamika i motyw drogi który przewija się przez cały psalm i nawet powiedziałabym, że jak zaczęłam wchodzić głębiej w, w modlitwę i w ten psalm, to można by się zatrzymać na pierwszym, na pierwszym wersie i trudno mi było pójść dalej, bo ku Tobie, Panie, kieruję moją duszę, akurat w tłumaczeniu, które ja mam, kieruję me pragnienia. Ku Tobie, Panie, Boże mój, Tobie ufam, niech się nie zawiodę. I właściwie to, to jest zdanie, które dla mnie brzmi jak wprowadzenie i podsumowanie całego tego psalmu. A jednocześnie wskazuje właśnie na tę dynamikę, na którą, o której wspomniałeś. Dlatego, że Dawid decyduje, decyduje się całym sobą skierować na Boga. To nie jest tylko ja myślę teraz o Tobie, Boże, ja Tobie poświęcę jakąś część mojego życia. On to pokazał sobą, swoim życiem. No, chociażby przynajmniej dwukrotnie miał okazję Saula pozbawić życia. Prawda? Swojego no. prześladowcę. No tak, I to, tak, i to tak. mógł zrobić jednym ruchem ręki. I, i naprawdę bez, bez żadnego niebezpieczeństwa. Bo sytuacje były takie, że był zupełnie, zupełnie w bezpiecznej sytuacji. Tak i w tych konkretnych sytuacjach, o których zrobił mówisz, tego. zwrócił się ku Bogu. Ale jak później będziemy czytać i jak pamiętamy z historii Dawida, dla tych, którzy nie pamiętają, popełnił jednak wielki grzech i Okej, okay, Saula nie zabił, ale, ale jednak, oczywiście, tak. Więc jego grzech, co, co grzech gorsza, był wielki. Zrobił to jeszcze rękoma innych ludzi, czyli no bardzo perfidnie zmanipulował. Tak, i w tym momencie można powiedzieć, że absolutnie nie ku Bogu. A jednak całe jego życie skierowane było ku Bogu. I już, już nieraz wspominaliśmy o tym, jak, e, przeciwko, jak uciekał przed, przed Saulem. E, I kiedy nie pamiętam, czy tam człowiek chyba nie był wymieniony z imienia, ale urągał przeciwko niemu i krzyczał. A ten mówił: Został go, na pewno zawiniłem. Jestem Aha. winien wszystkiemu, co on mówi. Nie zabijaj go, do swojego sługi, który chciał ucieszyć tamtego krzyczącego. Tak, nie? niech temu psuł na głowę. Dokładnie. A on mówi: Nie, nie, moment, tak, bo on ma rację. Ja dokładnie taki jestem. Więc z jednej strony. No, pokazuje fantastycznie kondycję nas, nas samych. Dawid tutaj no. właściwie mówi o każdym z nas. Nie? Zresztą, kiedy przyszedł prorok Natan i opisał sytuację, tak powiedzmy, mm -hmm. powiedzmy sobie, ezopowym językiem. Znów e, poetycko. E, tak, poetycko. I, I na koniec, kiedy Dawid się oburzył, o co ten człowiek mm -hmm. nie śmierci ma? No, ty jesteś tym człowiekiem. To może no, dla to... słuchaczy, którzy nie wiedzą, o czym mówimy. No ta, Akurat... kiedy, kiedy już po śmierci Uriasza Etyty, i po... po um, w cudzołówstwie z jego żoną e, i tak dalej, i tak dalej. No, no, była to naprawdę bardzo przykra i, i jakoś tak no, potwornie nieprzyjemna sytuacja, kiedy zna się wcześniejsze losy mm. Dawida, prawda? I mm -hmm. to, to jego zrzuceniu ku Bogu i ten grzech był naprawdę no, no, potworny. Ale on nie uciekał od, od tego. Tak, to ja rozdarsza, ty padł na twarz. Tak, tak ale nie, nie, nie uciął głowy Natanowi, bo, bo był niewygodnym prorokiem. Jak to, ja jestem człowiekiem? Ty jesteś. Ty nie jesteś żadnym prorokiem, tak. prawda? Ciach, ciach i już. Tak, ale Natan tak też zro zrobił Natan bardzo, bardzo inteligentnie z wyczuciem yy, i no. Powiedziałabym sposobem po ludzku patrząc i posłuchał Boga, w jaki sposób ma to powiedzieć, bo gdyby przeszedł do Dawida i powiedział, o ty królu, zrobiłeś to to i tamto, no to myślę, że skończyłoby się dokładnie tak, jak opowiadasz, i ścięciem i nie wiadomo, co by z nim było. A Natan przyszedł i opowiedział mu teoretycznie. Ścięciem. A wielokrotnie. No ale jedno byłoby skuteczna. dalej to już e, powiedziałabym, że, że zemsta i zabawa dla Dawida, jeśli do tego by się pos jeśli tutaj swoimi rękoma by to robił, ale Nathan zrobił to właśnie z, z wielkim wyczuciem, nie? że on najpierw opowiedział jemu tak naprawdę bajkę, opowiedział jakąś historię o owieczce, o człowieku, który ma tylko jedną owcę, a, a w momencie, kiedy, kiedy Dawid był już gotowy uznać, że to jest grzech, że to jest coś karygodnego, dopiero wtedy powiedział mu, przecież to jesteś ty. Tak, dał się zapędzić w owczy róg. <laughs> Okej. Okay. Dobrze, idźmy teraz. A wiem o czym mówiłam wcześniej. E, o tym, że to jest kondycja każdego z nas. Że właściwie rano wstajemy i jest nowy dzień. Tak, i Tak, ja nadzieją, jestem tym Dawidem. Ta, ale tym Dawidem jeszcze, który woła wszystko Boże dla Ciebie, nie? Tym wiernym, tak jest, tak, tak. E, który. Wie, mówi, wieczorem tak. można to zweryfikować. Bo... <laughs> tak, i nagle okazuje się, że różnie, różnie to wygląda, ale e, to, co jest ważne Sz też. Szlaki moje dzisiaj były znaczone trupami Uriaszów. No powiedziałabym, że niejednokrotnie. Nie wiem, jeszcze dzisiaj nie idę spać, aż tak się nie przyglądałam jeszcze sobie. Jeszcze może się coś zdarzyć. <laughs> nie, myślę, że już się zdarzyło dużo i mam nadzieję, że pozostanie ja drżę cały po prostu. <laughs> Jesteś tak blisko. <laughs> No dobrze, to zostawimy na rozmowy poza anteną. E, myślę, że poza takimi momentami, w których e, upadamy i mordujemy innych, e, czy przychodzi ktoś do nas i nas e, upomina, to niejednokrotnie stajemy w miejscu, że możemy, e, możemy całego siebie skierować i nieraz to robimy. I... Czy znaczy, można jeszcze wyciągnąć broń i powiedzieć, no to ja teraz właśnie. Ciebie załatwię. Nie, można, ale jesteśmy w psalmie. Jesteśmy teraz przy wersie pierwszym i chyba drugim, tak? Do drugiego jeszcze nie doszliśmy. Jesteśmy przy wersie pierwszym. Ja to nie go przeczytałem. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, to jest koniec drugiego wersu. Trzeciego nie ruszyłem. Ach, tak, dobrze. W szacunku do ciebie. Widzę, że dzisiaj humor, drodzy słuchacze, Pawłowie, słuchacze, Pawłowi bardzo dopisuje. Mam nadzieję, że uda nam się dobrnąć do końca tego psalmu. Znaczy, jeżeli będąc jeżeli przy będą jakieś trudne fragmenty, to będę wychodził ze studia. I dobrze. się zostawię tutaj. Dobrze. E, dobrze zgadzam się na to zaryzykujemy. Te guziczki wracając... tutaj. Te... <laughs> wracając tutaj już coś się nauczyłam przez te dwa lata. E, dwa wracając do Psalmu. Mój drogi matematyku, każde, każde życie zwrócone jest ku czemuś i my wybieramy ku czemu. Bo Dawid w momencie mordowania Uriasza mógł pójść tą drogą. I pomimo tego, że przyszedł Natan, mógł zrobić dokładnie to samo. nie, A on jednak staje i mówi moment, moment. Nie tędy droga, tak to jest moja. krwi, ale się wstrzymam. <laughs> nie mówimy o wampirach, tylko o starożytnym Izraelu i o życiu każdego z nas. Ja oddaję głos. No to ja w takim razie czytam wers trzeci. Nikt bowiem, kto tobie ufa, nie doznaje wstydu. Doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. No i faktem jest, że Dawid tę wiarę złamał. No bo jeżeli wiara to nie jest tylko i wyłącznie deklaracja, a tak jest, że nie jest, więc życiem pokazał, że niestety doszedł do takiego miejsca, w którym. No, okazało się, że zwrócił się przeciwko Bogu, zabijając człowieka, wchodząc w cudzołóstwo, robiąc te rzeczy perfidnie i z rozmysłem. No odwracamy się od takich ludzi. No, i, I Bóg też raczej niezbyt chętnie na to patrzy, najdelikatniej rzecz ujmując. No i Dawid, którego cała historia i droga była znaczona wiernością Bogu i zawierzeniem, oddaniem mu i przecież fantastyczne czyny, których dokonywał, mocą Bożą, chociażby zabicie Goliata, uwolnienie Izraela od Filistynczyków, też jakieś rzeczy, których nie zrobił, a mógł zrobić, wspomniane już tutaj, przecież mógł Saula pozbawić życia parę razy, kiedy ten go prześladował, no już po prostu tak, że, że trudno sobie było wyobrazić wszystkie jego... Marne chwile, których doznawał Dawid, uciekając ciągle przed Saulem. Tutaj nagle staje się tym, który naprawdę doznaje wstydu, bo staje wobec tego, co zrobił. No po prostu nie, nie, nie ma szans uciec. No to wszystko wyszło na jaw. Tak jak jest w Ewangelii powiedziane, że to, co gdzieś tam w ukryciu się dzieje, to potem na dachach będzie rozgłaszane. No i to można powiedzieć, no pre-Ewangelia. No, tak się stało. Niby nikt tego nie widział, ale, ale się dowiedział. Po prostu. No, Natan przyszedł do niego z tą wiadomością, którą, którą mu Pan Bóg przekazał, i, i mówi: No słuchaj, wiesz, ty jesteś tym człowiekiem, który naprawdę popełnił potworne grzechy. I Dawid doznaje wstydu, który jest tym, który łamie wiarę dla marności. Tak było. Rzeczywiście. A wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Bo kiedy królowie szli na wojnę jesienią, no to czy tam na wiosnę, jest na wiosnę, mhm. tak? Dawid. Hmm, no jakoś tak melancholijnie przechadzał się po pałacu, prawda? Bo mu się nie chciało I iść spojrzał, na wojnę. Prawda? No a tam. Ja sobie, no, tym razem sobie tam odpuszczę, nie? Mhm. Czyli tak, jakby to, co do niego należało, mhm. jako, jako wódz, jako przywódca em, państwowy, wojskowy również, po prostu. Miał to w głębokim poważeniu. Albo nawet nie w głębokim, bo w danym momencie tak e, m, przychodzi mi na myśl, że, że to jest takie dość subtelne, kiedy by mogło przyjść do niego, no w sumie nic się nie stanie, jak się opóźni dzień czy dwa. Nie? I to jest takie subtelne kuszenie odejścia od tego, co jest moim powołaniem, co jest moim wyborem, e, co, jest, e, co jest wiernością temu, co wybrałem. E, i tak, tak przyszła mi na myśl w tym kontekście, jak mówiłeś, że jest to droga każdego z nas od pokusy do popełnienia grzechu. Że zaczyna się niewinnie i zaczyna się tylko jakimś tam czymś drobnym, przecież nic się nie stanie. Jak? Każdy podłoży swoje. Przecież to jest tylko takie drobne odejście. Przecież tylko sobie, nie wiem, coś pomyślę, Nikomu się nic od tego nie dzieje. A że to jest taki mały kamyczek, który nas ściąga po prostu w dół. I że nieraz wymaga Nieraz. Bardzo często i bardzo dużo wymaga siły, żeby być wiernym temu, co podjąłem, temu, żeby codziennie pójść do pracy, żeby y, tą pracę wykonywać y, solidnie, żeby nie obijać się y, i nie wykorzystywać czasu na jakieś prywatne rzeczy, y, żeby być wiernym żonie, mężowi. I nie chodzi tutaj koniecznie o jakieś zdrady fizyczne czy emocjonalne, ale być wiernym w tym, że ja rozwijam się chociażby wchodząc w konkretną relację, żeby być wiernym rodzicom, wiernym dzieciom, e, troskę i szacunek. E, I no, Każdy może tutaj podłożyć swoją sytuację, bo, bo każda sytuacja jest inna, ale jednocześnie w tym e, no, no, mamy wspólny mianownik, że zaczyna się od subtelnego no nic się nie stanie, jak nie pójdę na te wojny, nic się nie stanie, jak tu czegoś nie zrobię, jak nie pomyślę, Albo jak coś zrobię, co, co wykracza poza, poza za moje dobre wybory i podjęte decyzje, podjęte zobowiązania. I jeszcze jedno, co, co przyszło mi do sytuacji Dawida i miejsca, w którym on staje, konkretnie mówiąc słowa, pisząc słowa tego psalmu. I przyszła mi na myśl postać Piotra i Judasza. Dlatego, że Dawid w momencie swojego grzechu, kiedy przyszedł do niego Natan i, i kiedy powiedział: Zrobiłeś to i to. Kiedy on to zobaczył, to on mógł skupić się na swoim grzechu. On mógł potępić siebie i mógł skończyć dokładnie jak Judasz. A on, podobnie jak Piotr, idzie do Boga i mówi: Ja zwracam ku Tobie. Nie tylko swoją myśl, nie tylko to, co zrobimy, ale całego siebie. On widzi swoje ubóstwo, widzi swoją grzeszność i decyduje się tak naprawdę oddać Bogu nie? i swój grzech, i swoją słabość, i siebie. I y, powiedziałabym, że tutaj jest zwycięstwo Jego i zwycięstwo każdego z nas, no bo prędzej czy później upadamy. Nie, nie ma nas idealnych. I, no właśnie, ale Alina, tak tutaj skomplikować, bo wiesz, może nie każdy wiedzieć, kto to jest Piotr Judasz. To, to tak powiem dla przypomnienia, to są bohaterowie takiej, takiej książki, która nosi tytuł Ewangelia. Dwóch gwiazdorów staje z tej książki, dwie takie bardzo wyraziste postaci. Dzisiaj rozważamy w Księdze Psalmów, Psalm 25. Alina Szatkowska, teolog, coach i trener rozwoju jest gościem programu. Państwa zapraszamy. Do pisania do nas 7123 na ten numer SMS-ami, rozpoczynając je słowem Plus, a na Facebooku w komentarzach na profilu Radia. Plus. Wracamy za chwilę. Radio plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Księga Psalmów. Rozważamy Psalm 25. Alina Szatkowska, teolog, coach i trener rozwoju, jest gościem programu, a słuchacze, jak zawsze są zaproszeni. 7123. Na ten numer można słać SMS-y. Koniecznie słowo plus na początku na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Wiesz co nas różni? Rzeczy chyba nie, za, nie będę wymieniać. Hmm. Ale taką taką rzeczą pierwszoplanową dzisiaj jest to, że tobie jest zimno, a mnie jest ciepło, a, a nawet gorąco. A związane jest to, wiesz, z pewnie z płcią, z wiekiem, z um przyszłością i mogłabym wymieniać długo. No to ja powinienem że jak chcę, żebym kontynuował. Jest, jeżeli, jeżeli chcesz tutaj kwantyfikator <laughs> wieku uwzględnić, to ja już powinienem być tutaj wiesz, drżący jako sika. Ponieważ zbliżam się już do, do zmarzniętej gleby. Bo trzeba będzie no. rozkuwać, żebym mógł się w nią zanurzyć. A tego to nigdy nie wiesz, komu jest pierwsze sądzone. No właśnie, ale to w takim razie też ten biedak, o którym tutaj mówimy, czyli Dawid, król Izraela, też nie wiedział, kiedy będzie mu sądzone. I wielokrotnie zdarzało mu się uciec dosłownie przed zbliżającą się prawie pewną śmiercią. Pan Bóg go chronił, ale my tutaj znowu odnosimy się do tej sytuacji, gdy to on stał się przyczyną śmierci innego człowieka. I właściwie w tym momencie, gdyby zwrócić uwagę na tytuł, który nosi ten psalm w polskim tłumaczeniu w Biblii Tysiąclecia, czyli Ufność wśród niebezpieczeństw, to można by powiedzieć, że to jest pewna ironia losu. No, nie wiadomo dokładnie, kiedy ten psalm powstał. Czy to było jeszcze przed, przed śmiercią Uriasza Chetyty i przed grzechem z Batrzebą. No ale biorąc pod uwagę to, że dla Pana Boga czasu nie ma, to można tutaj mniemać, że pewne treści, które się dzieją dopiero dużo później w Nowym Testamencie czy nawet w innych księgach mają jakiś punkt odniesienia tutaj. No, taka to jest specyfika tej jedynej na świecie księgi, która pozwala czytać naprawdę w zupełnie inny sposób niż wszystkie inne książki na tym świecie. No bo tak jak jest powiedziane... Dalej, w czwartym wersie. Daj mi poznać drogi Twoje, panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Zazwyczaj dzieje się tak. Ja tutaj nie chcę mówić, jak to było u Dawida. U Dawida, tak. No bo w gruncie rzeczy nie wiem, mogę, mogę się domyślać, bo też no, jakimś chyba nieprawdopodobnym walorem tej księgi, jako jest Pismo Święte, jest to, że ona. Pada tym słowem na ludzkie doświadczenie, które nagle okazuje się, że jest jakoś zbieżne z doświadczeniem innych ludzi i pozwala przez te słowa zbliżać się także i przez empatię mieć również pojęcie o tym, co inni ludzie przeżywają, a nie skupiać się tylko na swoich egoistycznych, różnych przeżyciach i, 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 i generalizować się do tego stopnia, żeby. No, mieć zabsolotyzowane wszystko i wiedzieć, że to jest unikalne doświadczenie. Owszem, ono jest unikalne, bo, bo nikt inny tego nie przeżył, tak jak ja. Ale ludzie mają podobne doświadczenia. Co by nie mówić, i Pismo Święte bardzo, bardzo jakoś na to zwraca uwagę. Na, to, na ten aspekt ludzkiego, ludzkiego podobieństwa. Daj mi poznać drogę twoje, drogi, Twoje panie i naucz mnie Twoich ścieżek. Jeżeli sięgnąć do, do mojego doświadczenia, to zazwyczaj się dzieje to wtedy, kiedy no na rozrabiam w życiu. Wszystko miało być fajnie, wszystko miało być prosto. Właśnie te drogi miały być twoje panie i twoje ścieżki. I nagle okazuje się, że no miały być, ale nie były. Coś się stało, to znaczy najczęściej to jest tak, że, że ja coś zrobiłem nie tak jak trzeba, delikatnie ujmując sprawę. No i w pewnym momencie okazało się, że no, no czegoś się stało za dużo, albo czegoś za mało. I. No pierwsza rzecz, no to jest tak, wyparcie, prawda? Albo nie to nic takiego. Nie? Ale jest niestety ten taki kurek, który się coraz bardziej poluzowuje, on się nazywa sumienie. No i w pewnym momencie zaczyna z niego najpierw ciurkać, a potem już leci pełnym strumieniem. I. No i jak już jest ten. Kran zupełnie taki otwarty, no to w pewnym momencie już nie pozostaje nic innego. Jak to sumienie się rozlewa wszędzie. I ono mówi właśnie tak, no niestety źle się stało. Źle zrobiłem. No i warto by to jakoś naprawić, ale tak widzę, że ludzkimi siłami po prostu się tego nie da zrobić. E, więc daj mi poznać drogi twoje, panie, i naucz mnie twoich ścieżek. No, jak to było na filmie Bruce Wszechmogący, kiedy po prostu w pewnym momencie przychodzi pan Bóg mówi, No dobra, to pozamiatajmy, nie? No hmm. i zamiatają. No. Znaczy, sam Bruce no, to niewiele by tam mógł zrobić, no, ale jak we dwójkę pozamiatali, to jakaś sprawa się jakoś tam rozeszła po kościach. No, ten ogólnoświatowy chaos hmm. się dało jakoś okiełznać. E, no więc, w moim odczuciu, to jest takie zaproszenie pana Boga. No teraz jest taka bardzo popularna, coraz popularniejsza modlitwa, zresztą w Nocnych Światłach o tym mówiliśmy, wynikając z doświadczenia i z jakiejś takiej pracy duchowej, z objawień księdza Dolindoru Uotolo. Jezu, to ty się tym zajmij. Ja to tak odczytuję. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, to znaczy rety, no może zrób coś, Boże, żebym ja naprawdę zaczął iść tą normalną drogą Bożą, a nie tą według moich pomysłów, bo no, wszystko miało być dobrze, ale no, jak tylko się pojawiły jakieś moje nowe pomysły, no to poszło wszystko nie tak jak trzeba. No. Mi tu przychodzi też aspekt wychowawczy i wprost powiedziane słowo naucz mnie, żeby. Zaczynam stawać. Powiedziałaś jeszcze akurat o sytuacji, w której jest ciężko, w której wybraliśmy coś, poszliśmy źle. Ale niekiedy po prostu stajemy i mamy do wyboru coś dobrego. I mamy do wyboru jedno dobre lub drugie dobre. I nagle okazuje się, że hmm, nie, co tu, co tu wybrać? I w tym momencie też, też pojawia się pytanie Panie Boże, ale która jest Twoja droga? I pojawia się pytanie o to, co jest większym dobrem. Jest, bardzo podoba mi się z świętego Ignacego. I wtedy też wyłamy. Dokładnie to samo. Pokaż mi, Panie Boże, naucz mnie. I jak staję w perspektywie dziecka, które chce się uczyć, to na obrazie pierwszego lepszego dziecka, jakie mamy w swoim zasięgu, można zobaczyć, że dzieje się wszystko stopniowo. I że do tego potrzeba do tego potrzeba ufności. Do tego potrzeba Dostrzeżenia i przyjęcia tego, kim Bóg jest, to nie jest tylko e, nauczyciel i teraz tutaj wskazuje drogę i mówi idź tędy i odzywa się taki głos ponury, głęboki i po prostu, że to jest jedna ścieżka tylko prawidłowa, e, tylko, że to jest dobry tata, e, który chce uczyć swoje dziecko I, i jak dziecko uczy się chodzić, uczy się nie wiem, jeździć na rowerze, to, to ten rodzic wie, że dziecko ileś razy upadnie, ale żeby ono się nauczyło chodzić, to pozwoli mu upaść. Jak płacze, to przytuli. Nieraz uda mu się ochronić to, to dziecko, żeby nie nabiło sobie guza, ale nie raz, nie drugi, po prostu nabije sobie sieniaki. Ale w którymś momencie zaczyna chodzić, biegać, jeździć. Jeśli lubi sport ekstremalny, to ścigać się albo zjeżdżać na rowerze górskim po jakichś szlakach. I czy to zmienia niesamowicie perspektywę i pomaga, czy pozwala, albo decydujemy się stanąć w miejscu ufności, stanąć w miejscu, w którym Dawid, pomimo, nawet jeśli nie doszło do, do jeszcze tutaj w, w sytuacji, w której pisał, do Grzechu z żoną Uriasza i morderstwa Uriasza Hetyty, no to nikt nie jest nieskazitelny i Dawid sobie zdawał z tego sprawę. A jednak staje w miejscu relacji, w miejscu zaufania. To nie jest tylko intelektualne przekonanie, że Bóg tutaj mnie stworzył, dał mi wygrać z Goliatem i teraz po prostu jest takim sędzią. Tylko, że on ma jednak, ma z nim relację osobową. No właśnie, bo też. Kto jak to, ale Dawid na pewno wiedział o tym, że wpakował się w poważne tarapaty i to nie tylko z punktu widzenia życiowych, historii, które się dzieją, nawet jako władca, no też podlegał pewnemu prawu i też wiedział, że no ludzie będą o nim źle mówić, że przestanie być dobrym władcą, autorytetem, królem, który jest przykładem dla swoich poddanych, ale też wiedział, że. No, zerwał swoją relację z Bogiem. Po prostu. I tutaj jego życie nie jest na dobrej ścieżce w tym momencie, że ta obietnica Boża została przez niego zakryta, zamazana jego grzechem, jego upadkiem. I bardziej szeol na niego się otwiera niż Boże ramiona. To też nie ma się coś widzieć, że w następnych wersach. Pisze, pisze Dawid, tak. Prowadź mnie według Twojej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca i w Tobie mam zawsze nadzieję. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków. Nie wspominaj grzechów mojej młodości, ani moich przewin, ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobrość twoją Panie. No i tutaj po prostu po raz kolejny rzucamy się Pa, no, Piotr i Judasz, nie? że Dawid nie staje, o Panie Boże, ja tutaj zrobiłem tyle, tutaj Ciebie słuchałem, a tu są moje zasługi, ja tu jestem wspaniały. E, tylko zna swoją słabość, swoją grzeszność i mówi, Panie Boże, ale nie patrz na to. I zwraca się do Boga i nie mówi o Nim właśnie, jesteś, to co powiedziałam przed chwilą, nie, sprawiedliwym sędzią, mądrym stworzycielem, Bogiem, podtrzymującym świat w istnieniu. Tylko mówi o tym, że On jest wierny, mówi o tym, że jest miłosierny, że Jego łaska trwa na wieki, że to Bóg jest Jego Zbawicielem. On odwołuje się do Boga, On mówi: Panie Boże, ale przecież Ty jesteś taki, Ty jesteś taki, przypominam Ci, że Ty jesteś taki. To jest powoływanie się trochę na miłość, trochę, bardzo na miłość. To jest, to jest odwoływanie się do, do tego, że okej. Okay, ja jestem taki jaki jestem, ale ty jesteś większy. Ty, ty jesteś ponadto. E, ja nawet tego nie pojmuję, ale ty jesteś miłosierny. Ja myślę, że e, Dawid, e, pisząc e, o miłosierdziu, e, jeszcze nie wiedział czego nie doświadczy. Ale Alina, no powiedzmy sobie szczerze, no. a czy my wiemy? Dawid, Dawidem. <grym> Wiesz, ja myślę, że Dawid na pewno był bliżej Boga ode mnie, ale wiesz, kiedy ja zaczynam rozważać Boże Miłosierdzie, to po prostu kopara mi opada i, i, i myślę, że to jest po prostu nie do pojęcia. No. Ale czy nie tak, na że historię, jak doświadczasz, no, no to za każdym razem, ale właśnie o to, to chodzi, nie do pojęcia, że, że, ale że za każdym razem zatapiamy się coraz głębiej. I yy, i to jest, ale to powiem z mojego doświadczenia, nie? że w momencie, kiedy Przygniata mnie moja słabość i moja grzeszność, i ja po raz kolejny odchodzę od konfesjonału i to jest, ale jak to? I ty tak po prostu kochasz, i tak po prostu wybaczasz. No, właśnie ja wtedy staję najbardziej chyba w rozkroku. Oczywiście mam radość, euforię, wielką rety. No nic, tylko umrzeć i od razu do nieba, nie? Ale, ale wiesz, no tak naprawdę wtedy gdzieś chyba najbardziej staję w rozkroku między Starym a Nowym Testamentem, bo myślę, że rety to jest nie do pojęcia. No właśnie, ten, ten stary testamentalny Paweł mówi. No tak, to jest nie do pojęcia. No właśnie, to jest nie do pojęcia. No przecież to niemożliwe. No. No to powiem trochę, ma moc odpuszczania to, grzechów. No. Trochę powiem Bóg. tak, że nie zawsze staję. Nie zawsze pojawia się u mnie euforia i latam i od razu mówię, wow, tylko do nieba, bo e, akurat przyszła mi na myśl tutaj sytuacja z jedną bardzo bliską mi osobą ważną. E, kiedy, kiedy naprawdę zawiodłam, kiedy naprawdę zraniłam, e, nawaliłam na całej linii, a ta osoba mówi, okej, okay, przyjmuję twoje przeprosiny, wybaczam i to, co, co w tym momencie padło, to było i proszę cię o wybaczenie, bo to, to, to i tamto, i okej, okay, więc nam jest pozamiatane. Tak, wszystko w porządku. I ta relacja jest dalej. I dla mnie doświadczenie tego w relacji z drugim człowiekiem to było takie po prostu: ale, wow, Boże, a Ty masz po prostu tego jeszcze bardziej, i, i w danym momencie w ogóle mi się to nie mieściło, a później doświadczyłam to jeszcze bardziej i głębiej. I yy, myślę, że tak jak powiedziałeś, że to nie, nie jest do ogarnięcia, nie? ale samo to, że staję w miejscu, że nie ja. Jestem sędzią, że nie ja sobie wymierzam karę, że nie idę jak Judasz się powiesić, bo przecież takie beznadziejne rzeczy zrobiłam. Tylko staję w miejscu Boże, bo ty jesteś samą miłością. Na to odpowiedź właściwie, na, na pytanie, którego tutaj nie pada, bo, bo po prostu nie śmiemy go postawić, to, to jest odpowiedź w następnym wersji, ale o tym za chwilkę. Dzisiaj Księga Psalmów w Nocnych Światłach. Psalm 25 rozważamy z gościem programu, którym jest Alina Szatkowska, teolog, coach i trener rozwoju. 7123 to numer, na który możecie Państwo pisać. SMS rozpoczynamy słowem Plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Księga Psalmów. Rozważamy Psalm 25 w studiu gość programu stały w tym cyklu Alina Szatkowska teolog coach i trener rozwoju a słuchaczy jak zawsze zapraszamy do współtworzenia programu smsami na 7123 prosimy rozpoczynajcie się słowem plus na Facebooku komentarzu na profilu Radia Plus i Piotr pisze moje życie jakoś bliskie psalmowi 25 zawsze kiedy ktoś mnie upokarzał to nie uciekałem się do zemsty jednak lecz ufałem Bogu i to Jemu poświęcałem tę sprawę i prosiłem o rozwiązanie jej. Odniosło skutek dobry, jednak w postaci choćby spokoju wewnętrznego, z czasami zmiany postawy tych osób. Piękne świadectwo, dziękujemy Ci, Piotrze. Rzeczywiście jest coś na rzeczy. Ja to się zawsze. No cóż, no, może nie jest pięknie się do tego przyznawać, ale no, taka jest prawda, że czasami, jak ktoś mi zajedzie pod paznokieś, no to mam ochotę mógłówkę odkręcić, no albo. Jeszcze coś bardziej wysublimowanego zrobić, bo jak mi zęby na wierzchu się pokażą, to po prostu drżycie narody. Ale no, jakoś czasami się udaje ocalić kogoś. No. I jest to rzeczywiście zwycięstwo Pana Boga. Mam głębokie przekonanie, naprawdę. Mam głębokie przekonanie, że przy jakichś moich takich bardzo ognistych Chęci takich bardzo ognistych zachowań, żeby powiedzieć komuś tak zwaną całą prawdę o nim, A jeszcze zrobić to z przytupem i, i, i dobitnie i tak z literackim zacięciem, to no to jednak, jeżeli tego nie zrobię, naprawdę czuję, że, że Pan Bóg zwycięży. Słowo daję. Czasami przychodzi do głosu, ale nie, ale, ale dlaczego taki głupi jesteś, że po przecież się należy, nie? Jest, jest coś, to jest i za coś. Nie? Ale z drugiej strony myślę sobie, że nieraz w życiu zdarzyło mi się robić rzeczy dużo głupsze i dużo gorsze niż to, co mnie spotkało z, od kogoś. I naprawdę spotkałem się wielokrotnie z, i z Bożym, i z ludzkim miłosierdziem. I tutaj, jak, jak czasami mnie jeszcze ponosi, to, to jest taki moment, w którym zaczyna mi odparowywać. Zawór bezpieczeństwa się odpiera, otwiera i nadmiar literatury idzie w atmosferę. Może dlatego takie jest ocieplenie gwałtowne. Być może w, w tym momencie jest do odbronienia ta teoria, że to człowiek jest winny globalnemu ociepleniu i to musiałbym powiedzieć, że to jest jeden człowiek. Nie wiem, to tak to jak to... było w, w takim. W, tutaj mała dygresja: to pewien czukcza pojechał na zjazd partii do Moskwy i wracamy. Bracia, towarzysze. Wszystko jest nie tak. Wszystko jest nie tak. Tutaj pominę dwie rzeczy, które są nie tak. One są małego kalibru, ale są bardzo nieparlamentarnym językiem opowiadane, więc naprawdę są nieistotne. Ale to, co najważniejsze. A po trzecie, mówi czukcza, towarzysze. Partia służy człowiekowi. I ja widziałem tego człowieka. Dobrze, wróćmy od partii do tego, co słuchacz napisał, bo nie wiem, czy jeszcze jest z nami. Jest, jest, hmm. widzę go. Widzisz go? <laughs> tego jeszcze człowieka. nie wykasował. Widzę, ale... Kod, jesteś z nami, widzę cię. Że, że, mm, chciałabym zapytać, jeśli, jeśli może się podzielić, w jaki sposób doszedł do tego miejsca, w którym. W którym odpuszcza, bo Ty powiedziałeś tutaj o parowywaniu i, i różnych, e, m, jak by to powiedzieć, pierwszych odruchach pod wpływem emocji, e, a że to e, da się tego nauczyć, da się to wyćwiczyć, e, da się wzrastać w zaufaniu Bogu. I w oddawaniu jego pierwszeństwa. Ale każda historia jest inna. I jeśli chciałoby się słuchacze z nami podzielić trochę szerzej świadectwem, to ja będę bardzo wdzięczna i myślę, że słuchacze również. No tak, zapraszamy cię Piotrze, jeżeli chcesz tutaj rozszerzyć, to, to voila. A Marcin pisze, a czy uważacie, że ważne dla Dawida jest pewność wypływająca z... Przedziału między ósmym a dziesiątym wersetem. Dawid zna Boga i wie, jaki on jest, stwierdza fakt, i powołuje się na obietnicę wypływającą z relacji z nim. No i bardzo dobrze, że Marcin, właśnie do tego nawiązujesz, bo jesteśmy właśnie w tym miejscu. I przed przerwą obiecaliśmy, że tą odpowiedź na pytanie, którego nie postawiliśmy, bo nie śmieliśmy go postawić, bo my jesteśmy misjami o bardzo małych rozumkach. Jesteśmy skłonni generalnie do, do miodu, ale już do myślenia nie za bardzo. Nie jestem misiem. Nie jesteśmy misie święte. Nie jestem misiem. Jak to narysowały pewne dzieci w parafii, kiedy były misje parafialne. Dobrze, idźmy do, do, do Wersu. Misie święte. 8, 8, Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi. Wszystkie ścieżki Pana to łaskawość i wierność dla tych, co z czego przymierza i Jego przykazań. I przychodzi mi tutaj na myśl pierwsze co, jak siadałam z tym fragmentem, że Dawid jest typowym Izraelitą. A ja chciałam właśnie powiedzieć, że pra ojciec Jakub, czyli Izrael, mi tutaj od razu przychodzi na myśl. Dobrze. To za chwilę będziemy przeskakiwać, bo to są dwa bardzo szerokie wątki. Dlatego, że. Izraelici przekazywali sobie wiarę, przekazywali sobie fragmenty pisma z pokolenia na pokolenie, to znaczy je pamiętali. I Dawid tutaj, poza tym, że wskazuje na znajomość osobową Boga, bo on, tak jak już powiedziałam wcześniej, on nie mówi tylko, że jest Panem, władcą, Zbawicielem niedoścignionym, w ogóle nieznanym. Tylko on, on mówi o konkretnym Bogu, który jest dobry i prawy, co pokazuje, że ma doświadczenie. Nie tylko tego Boga, który postawił go gdzieś w lesie i, i dał siłę do walki z lwami i niedźwiedziami, czy który pomógł mu pokonać Goliata, ale że on doświadczył jego dobroci osobiście. I on powołuje się na to, jaki jest Bóg. On nie mówi ponownie o swoich zasługach, tylko mówi: Boże, przecież ty jesteś taki, taki i taki, ale wskazuje też od razu na doświadczenie. On pamięta, on pamięta, to, co ma przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo pokornych prowadzi Bóg, wskazuje pokornym drogę. Wszystkie ścieżki wskazywane są przez Pana i to jest łaska i wierność. I chociażby patrząc na przykład na historię Narodu Wybranego, który. Był w niewoli w Egipcie, a jednak Bóg wyprowadził ten naród. Prowadził po pustyni i no, nie było tak, że oni po prostu sobie szli i mieli latarki, bo to nie te czasy, ale Bóg dokładnie wskazywał drogę. Był obłokiem i słupem ognia. Otaczał ich z każdej strony, osłaniał, dawał pokarm każdego dnia i to doświadczenie, które nie było jakimś tam doświadczeniem i bajeczką, tylko było realnym doświadczeniem Ojca, który przekazywał to Synowi. I tak z pokolenia na pokolenie Dawid ma o tym przeświadczenie, on jest e, o tym przekonany i sam również tego doświadczył. I nie da tego się inaczej e, nauczyć, jak po prostu spędzając czas z Bogiem i będąc z Nim w relacji i mówiąc, Panie Boże, okej, okay, ja nawet coś tam się staram, ale widzisz, tutaj to, tutaj tamto, nie? I mówię, ale ty jesteś taki, taki, taki. Ty pouczasz, ty wskazujesz. I stanięcie w miejscu takiej ufności, to z jednej strony wydaje się takie proste, nie? Że to po, po, w ogóle takie, z jednej strony puszczam kontrolę, ufam Bogu, a z drugiej strony to jest chyba jedno z najtrudniejszych, co my mamy do, do zrobienia, bo my chcemy wiedzieć, my chcemy mieć pewność, że jak tutaj pójdę, to będzie tak i tak, a jak tutaj pójdę, to tak i tak. A... Niekiedy najtrudniejszy jest ten krok wiary i krok zaufania. No tak, to jest powiedzmy sobie szczerze: no tutaj, Alina, nie będziemy ściemniać, nie będziemy też obiecywać gruszek na wierzbie. No powiedzmy sobie, że to jest najtrudniejsze. To nie jest tak, że, że no jest po prostu fajnie. Tak, bywa fajnie, rzeczywiście, z Panem Bogiem naprawdę jest ogólnie jest, jest super. To, to trzeba powiedzieć, bez względu na wszystko, ale to nie znaczy, że będzie lekko łatwo i przyjemnie. No, na pewno. Jest takie na... zdanie w Ewangelii, które jutro będziemy rozważać z księdzem Karolem Oparcikiem, kiedy Jezus mówi, że moje brzemię jest lekkie, a, a jarzmo słodkie. No i jutro właśnie będziemy się zastanawiać, czy brzemię może być lekkie. No, no i, i myślę, że takim brzemieniem jest chociażby to, o czym pisał, pisał Piotr, o czym też ja tutaj ośmieliłem się dwa słowa powiedzieć. Czyli odpuszczenie drugiemu człowiekowi. No, kiedy, można, kiedy ma się chęć go rozjechać po prostu. No. No, bo do, do czwartego pokolenia wstecz. <grym> łącznie, no. no tak, tak. Ale może to zostawmy na jutrzejszy program. Tak. Ale ja tutaj, kiedy mówiłaś o tym, że, że masz pewne skojarzenia, to mi wybitnie przypomina się, Jakub i jego. Równie wybitne wybryki jak on sam. Kiedy to ze Zawem i Zakiem sobie pogrywał dosyć nieciekawie. No a potem to miało swoje konsekwencje życiowe. I co się okazuje? Że w momencie, kiedy zaczyna właśnie z Panem Bogiem walczyć, ale ta walka trochę coś innego niż sobie wyobrażamy, chociaż ona przedstawiona jest w Piśmie Świętym no jako de facto. No taka walka, takie zmaganie się, no ale jeżeli ktoś doświadczył zmagania takiego wewnętrznego, nie ruszając się z miejsca, nie wychodząc może przez cały dzień z domu, ale pod wieczór ważąc parę kilo mniej i, i, i naprawdę strugi potu spływały z ciała, to wie dobrze o czym mowa. Kiedy można było coś zrobić, a się nie zrobiło, albo można było czegoś nie zrobić, a się zrobiło, prawda? To już każdy może sobie tutaj wstawić swoje zmagania, swoje, swoją walkę wewnętrzną. Swoją walkę z Bogiem, swoją walkę o, o to, żeby nie wejść w jakieś grzechy. No po prostu. To kosztuje. Jak mówi jeden fragment chyba z listów Pawłowych, że nie walczyliście jeszcze z grzechem do krwi, do upadłego. No czasami, czasami tak trzeba. I, I wcale to nie chodzi o to, żeby, żeby rzeczywiście zakładać włosienicę czy. Czy się biczować, chociaż być może dla niektórych to, to jest być może jedyne wyjście, żeby się uratować, żeby nie, nie wpaść w ogień piekielny, a, a lepiej tam wejść z jedną ręką czy, czy nogą, czy pokaleczonym przez włosienicę. Do, oczywiście tutaj przerysowuję sprawę, ale to, to też jest na, na miarę każdego z nas. Włosienicą może być jakieś odmówienie sobie czegoś, co, co chciałbym bardzo zrobić i po prostu wiem, że inaczej nie potrafię, a jednak okazuje się, że, że mogę to zrobić i że Pan Bóg tutaj zwyciężył i była walka o to. No więc, Jakub staje przed, przed Bogiem, kiedy zostawia wszystko. Kiedy pozbywa się wszystkiego, kiedy żony, cały dobytek na drugi, na drugi brzeg Potoku Jabok, jest noc, ciemność, znikąd pomocy jest sam sam z Bogiem. I tutaj właściwie można by przyjrzeć się tej całej historii Jakuba. Te wszystkie ścieżki Pana, łaskawość i wierność dla tych, co z czego przymierza Jego przykazać. Czyli, uwaga, Jakub zrobił dokładnie wszystko na odwrót. Tak jest! Nie poszedł ścieżkami pana, żadnej łaskawości i wierności, nie szczek przymierza, nie szczek przykazań. A jednak Pan Bóg był z nim i go doprowadził do takiego miejsca, w którym to wszystko, co było jego życiową zmorą, okazało się, że Bożą Mocą może zostać rozwiązane w taki sposób, jaki po ludzku było absolutnie niemożliwe. On był ze wszech stron osaczony. I okazało się, że wszystkie sytuacje się poukładały, rozwiązały. Dzięki czemu, uwaga, a. Przebaczeniu, B przebaczeniu, C przebaczeniu i pojednaniu. I myślę, że tym przymiotom Boga, które tu wymieniłeś, czyli dzięki łasce i wierności. To da bo... Dawid, akurat. Ja tylko tak e cytowałem. E <głosy> <głosy> tak, ale przywołałeś i, że tu nie chodzi o nas, nie? że my e owszem, mamy być wierni. Dochowywać wierności, ale wiemy, że ile razy próbujemy, tyle razy upadamy. I chodzi o to, żeby powstawać, a że e, łaska i wierność idą w ślad za nami. Z Psalmu 139. E, że to są przymioty Boga bardzo często występujące razem i wskazujące na niego. E, że nieważne, który mamy dzień, i nieważne, e, tak, tak powiem trochę kolokwialnie. Jeszcze 15. I, jeszcze jeszcze 15 stycznia. Więc nieważne ile łaski dzisiaj miałam i ile jej zmarnowałam i nie wykorzystałam, ile Bóg mi dawał, a ja sobie tak, a dobra, to pójdę inną drogą, albo a dobra, nie chce mi się. Eee, nieważne ile łaski, eee, no, mówię, tak, tak potocznie mówiąc, e, zmarnowałam dzisiaj, Bóg nadal ma dla mnie pełnie łaski e, na tą ostatnią minutę dnia dzisiejszego i pełnie łaski na dzień jutrzejszy. E, I On jest tym, który jest wierny. I e, i to, to też y, już tak w historii całego Izraela, w historii całej ludzkości, y, można popatrzeć od momentu stworzenia, kiedy człowiek nie był wierny i, i występuje przeciwko Bogu każdy grzech. Tak naprawdę to jest, to jest niewierność i wystąpienie przeciwko Bogu, jest nieposłuszeństwo. Y, I tym, który był w stanie oddać Bogu chwałę i być, wypełnić prawo. Być posłusznym. To był, to był Chrystus. To był sam Bóg, który przyszedł, i on był dopiero wierny Bogu. Bo człowiek za każdym razem polegał. Nie? I łaska, i wierność to jest to, na co Dawid się powołuje. Nie na swoje, tylko na, na, na Boga. Na, jego na, na swoje doświadczenie, to co powiedziałeś, yy, wybaczenia. Że on wie, że to u Boga jest, bo to Bóg jest wierny. Przy całej jego niewierności. Że do Bóg ma pełnię łaski, ma pełnię wybaczenia, jest miłosierny. Bo on tego doświadczył na każdym kroku. Bo kiedy przyszedł do niego prorok, to on nie przyszedł po to, żeby go właśnie zmiażdżyć od razu i powiedzieć, o, bo postąpiłeś tak i tak, teraz tutaj piorun cię trafi, nie? I, i przyszedłem ci tylko ostrzec, żebyś miał w ostatnią sekundę swojego życia, żebyś wiedział, że to na pewno jest za karę. Żebyś to wykorzystał jeszcze tak, żeby na przykład naładować akumulatory dla całej rodziny. No. To, ty, wiesz, ty oberwiesz pierunam, ale to może być jakiś pożytek. No dokładnie, bo Bóg cały czas jest wierny Dawidowi. On mu pobłogosławił jako królowi. I chce jego nawrócenia, chce jego zbawienia, chce jego miłości, chce zdobyć jego serce, bo Bóg jest wierny człowiekowi. Tak jak był wierny Dawidowi, o czym na co Dawid się powołuje, tak jest wierny każdemu z nas i będzie o nas walczył, będzie walczył o nasze serce, będzie walczył o, o nasze życie, będzie walczył o nasze ciało, nawet kiedy my rezygnujemy. A o tej pełni łaski każdego dnia mówiłaś w bardzo znamiennym momencie, jako że właśnie półmetek nocnych świateł mija i jeden dzień się kończy, a drugi zaczyna. Księga Psalmów dzisiaj w Nocnych Światłach. Psalm 25 rozważamy. I Alina Szatkowska tutaj po mojej lewicy. Coach, teolog i trener rozwoju. A Państwa zapraszamy do pisania do nas 7123. SMS rozpoczynamy słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radio Plus. I za chwilkę wracamy. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Dokładnie 5 minut temu zaczął się wtorek 16 stycznia. Tyle to już czasu upłynęło od początku roku, a przecież wydawało się, że to tak niedawno. To już ponad dwa tygodnie upłynęły od przełomu starego i nowego roku. Ciągle do mnie nie chce dotrzeć, że jest 2018 rok. Nie wiem dlaczego, ale ta ósemka, ta pętla, taka, nie podoba mi się. Siódemka łatwiej się pisała. Ale przecież to nieskończoność ta pętla. Ale to taka nieskończoność taka postawiona na to z bałwan po prostu. I tyle. Co będziemy tutaj dyskutować o nieskończoności, nieskończoności głupoty, jak bałwan to jest, wiesz. A my tutaj próbujemy się zagłębiać w naprawdę rzeczy, które wymagają e, dla naszych lichych rozumków niezwykłego wyzwania. Bo stajemy znowu przed teraz wersem 11, który e, znowu dotyczy tak wielkiej tajemnicy, że po prostu aż mnie tutaj wbija w ten mój rozregulowany fotel. Przez na Twoje imię, Panie... Odpuść mój grzech, a jestem wielki. Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu on wskazuje, jaką drogę wybrać. Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię. Zatrzymajmy się na chwilę na wersji 11. No właśnie. Myślę, że to jest istota tutaj całego, całej głębokiej myśli. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, Odpuść mój grzech, a jest on wielki. Nie to, że ja cię proszę, że błagam. Proszę, no naprawdę już więcej nie będę. Nie. Ja, ja, ja już naprawdę zrozumiałem. Ja wiem, źle zrobiłem. To, to był błąd, to był błąd. Tak, naprawdę. To był grzech. Mhm, tak. I może nie. warto tutaj zahaczyć też o to, czym jest grzech. Dlatego, że grzech jest. No właśnie. To e, nie jest, jest błąd. Tak, to raz, ale grzech jest. To nie jest problem. E, jest przeciwny życiu. Grzech to jest śmierć. Jest, dokładnie. I, czyli grzech to jest. To nie jest moralizm żaden, ani przekroczenie nie. przepisu. Nie, nie. To, to jest nie po to, prostu... że, że tak, że, że mamy przekroczymy przepis, no i za to jest jakaś kara, a ostatecznie można uznać, że no, wyjątkowo uznamy, że nie. Prawda, na mm -hmm. No właśnie, że, że to jest brak życia, że śmierć mm -hmm. to jest brak życia. A y, jak Dawid tutaj mówi, ze względu na Twoje imię, panie. I e, trzeba tutaj zwrócić uwagę, jak imię rozumiane było w Starożytnym Izraelu, i zdaje się, że nadal w Izraelu jest tak rozumiane, że dla nich to jest oczywiste. E, my, akurat u nas, no, no, dla nas to po prostu jest imię, i nie, m, niestety, powiedziałabym, e, odeszliśmy od. E, Mm. Od takiego rozumienia e, imienia, czy przyjmowania imienia, który mówi o nas, naszej tożsamości, mówi o naszej istocie, mówi o, o tym, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. E, w starożytnym Izraelu imię wskazywało na istotę. E, w momencie, kiedy e, Mojżesz zapytał Boga o imię, to tak naprawdę pytał, jaka jest twoja istota, jaka jest twoja natura, kim ty jesteś. Kto ty jesteś. Tak. tak. I Bóg mu odpowiedział, jestem który jestem, to znaczy jestem samym istnieniem. Jestem tym, Źródłem wszystkiego. Dokładnie. Tym, który istniał zawsze, istnieje teraz, dla którego nie ma początku ani końca. To wszystko wiąże się w no tym jednym. Spróbujmy to zrozumieć teraz. To jest więcej tego, tego rzędu próba zrozumienia, jak tego, że Pan Bóg jest poza czasem, jak również, że Jego miłosierdzie jest nieograniczone. Tak, ale samo to, że jest istnieniem, to już nam się, to, to, to już nam umyka, ale to wskazuje na to, że w nim jest tylko i wyłącznie życie. że w nim nie ma żadnego cienia, w nim nie ma żadnej zmienności, w nim nie ma miejsca na śmierć. I w momencie, kiedy Dawid powołuje się na jego imię, to, to, to powołuje się po prostu na jego istotę, na niego samego, że on go wyciągnie z dołu śmierci. I że tam, gdzie za jego przyczyną, za przyczyną Dawida nie ma życia, że Bóg jako Pan życia może to życie tam wprowadzić. I jest to niesamowite nawiązanie dla mnie no, do, do Chrystusa, który wszedł w śmierć po to, żeby nawet tam zakrólowało życie. On poszedł do Szeolu, tak żeby nie było miejsca, gdzie życia nie ma. I powoływanie się Dawida na imię, to, to, to możemy właśnie nad tym przejść teoretycznie tak, o, no bo tutaj na twoje imię, ale jak jest napisane y, potem u, u świętego Pawła, na jego imię zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich. I podziemnych. I każdy język wyzna. Że Jezus Chrystus jest Panem. Uchwała Boga, Boga Ojca. Boga Ojca. No. Bardzo dobrze, że powiedziałaś o, o tym Szeolu, bo od razu to nawiązanie do psalmu 139 się nasuwa i to Dobrze, że to przyszło w tym momencie, bo dosłownie przed chwilą przyszedł SMS od Kasi, bardzo poruszający. Podziwiam wszystkich, co w ciężkich chwilach znajdują pocieszenie w Bogu. Mi się wszystko wali i nie wiem, co robić. Nie mam siły. Kasiu, serdecznie Ci współczuję. No, cóż tutaj dodać? No, po prostu jakoś blisko Cię otulam teraz z ciepłymi myślami, i jeśli tracisz nadzieję, jeżeli rzeczywiście nie wiesz, co robić, to ja. Mam zawsze kłopot z przyjęciem tego, kiedy podobna sytuacja mnie dotyka, ale z doświadczenia wiem i z refleksji, że to są sytuacje błogosławione, bo wtedy, kiedy wszystko wypuszczamy z rąki, wszystko się rozsypuje w proch i pył, to jest właśnie ten moment, w którym Bóg, tak jak tutaj Alina słusznie zauważyła parę minut temu, ma pole do działania. To znaczy, że kiedy jesteśmy już zupełnie bezradni wobec niektórych sytuacji, które wydawało nam się, że są tak poukładane w życiu, że lepiej być nie może tam żyletka między cegłę nie wejdzie, jedną a drugą, bo to wszystko jest tak solidnie po, po skonstruowane i po, poukładane, zbudowane, a to nagle okazuje się, że pff, przyszedł wiatr i to wszystko pff, rozleciało się. No, doświadczyłem takich rzeczy w życiu, więc Kasiu. Um, jeżeli tak to przeżywasz, co się teraz dzieje, to przeczytam ci na tą sytuację właśnie fragment psalmu 139, do którego często za się odwołujemy, bo Bóg cię nie opuścił, to mogę ci zagwarantować i On jest przy tobie bardzo blisko. A psalm 139 mówi tak. Gdzież się oddalę przed twym duchem? Gdzie ucieknę od twojego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w szołu położę. Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na, skoń, na krańcu morza, tam również twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie twoja prawica. W najdalszych rejonach naszego życia, gdzie w ogóle nie przypuszczaliśmy, że nas los zaprowadzi, Pan Bóg już na nas czeka. W tym najgorszym piekle naszych doświadczeń, kiedy... Cierpimy tak, że już każda sekunda wydaje się wiecznością. To właśnie ten wers o tym mówi: gdy się w szczolu położę, gdy już leżę i nie mogę się ruszyć, bo cierpienie mnie przygniata do tego stopnia, że mam przekonanie, że nie ma po co żyć. Pan Bóg jest przy tobie, naprawdę jest przy tobie. On to wszystko wziął na siebie. Nie wiem dlaczego dopuszcza do, do takiej sytuacji, w której jesteś, ale bądź przekonana, że dobry Bóg nie pozwoli ci w tym zostać i cię przez to przeprowadzi. I cię, co ważniejsze, wyprowadzi z tego. I jak mówi Psalm 43, do którego kiedyś dojdziemy w Księdze Psalmów, tutaj w Nocnych Światłach, kończy się takim wersem. Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będziesz. Czemu drżysz we mnie moja duszo i czemu trwożysz się? Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będziesz. I tego ci życzę, Kasiu. To jeszcze ja i jak mogę, po, kiedy, kiedy mówiłeś i kiedy ja sobie przypominam moje takie najciemniejsze z ciemnych dni, godziny czy tygodnie, to z perspektywy czasu tym, co pomagało mi przetrwać, była szczerość. To znaczy, bardzo chciałabym w takich sytuacjach stawać w miejscu, że jest tak naprawdę trudno, że właściwie nie widzę światełka w, w tunelu, więc jak tutaj posuwać się dalej. I bardzo chciałabym w tym momencie uwielbiać Boga. I nieraz, tak, przy, czasami się udało, nie? Ale to były taki, takie e, momenty, e, takie momenty gdzieś jaśniejsze, bym powiedziała, dlatego, że Niekiedy wystarczyło mi siły jedynie na to, żeby powiedzieć Bogu: Okej, okay, podobno jesteś, ale jest mi teraz tak, tak i tak. I żeby nie bać się, bo dla Boga najcenniejsze jest stanie, stanie w szczerości przed Nim, stanie, stanie w prawdzie. I ogłaszanie Królestwa Niebieskiego jest bardzo ważne, i słuchanie prawdy jest bardzo ważne, ale pamiętam też takie momenty w moim życiu, kiedy Brałam pismo, czytałam słowo Boga, wiedziałam intelektualnie, że jest to prawda, a była we mnie taka oschłość, że, że no, nie zmieniało to absolutnie nic. Ale tym, co, co w tamtym momencie zbliżało mnie do Boga, chociaż ja tego wtedy nie widziałam, to było to, że ja stanęłam przed nim w szczerości. I dlatego zachęcam do tego, żeby, żeby, żebyś nie udawała. Przed Bogiem kogoś innego niż jesteś, żebyś nie udawała przed samą sobą, że jest lepiej niż jest. No właśnie, tutaj Piotr bardzo szczerze do nas napisał takie poruszające świadectwo. Odpowiedział na Twoją zachętę do tego, by się otworzyć, co jest dużą odwagą i bardzo to doceniamy, Piotr. Wielkie dzięki. Pozwolę sobie to przeczytać. To nie jest łatwe w czasach, gdy potrzebujemy szybko czegoś. Po prostu zauważyłem, że zemsta sprawia, że staje się podobny do tej osoby, która mnie upokarza. Robię to samo, co ona, a motywacja nie usprawiedliwia tego. Po prostu w szkole byłem obiektem drwin, szczególnie po tym, jak zostałem fizycznie popchnięty na podłogę. Byłem wdzięczny Bogu, że nic mi się większego nie stało. W końcu znudziło się im to, a czasem, a z czasem przestali robić to też innym. No. To jest Piotr coś takiego, co wielu ludziom wydaje się tylko jakimś absurdalnym wersem w Ewangelii. Kiedy Jezus mówi, jeśli w kazaniu na górze, jeżeli ktoś się uderzy w lewy policzek, nastaw mu i prawy. Czyli módlcie się za waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, jak mówi w innym miejscu. Ewangelii. Co można też odnaleźć lat tego, tak przynajmniej rozumiem to, co napisała Anna w jednym z SMS-ów. Nie wybacza się temu, kto nie prosi o wybaczenie, bo to się boleśnie zemści w życiu. Chrystus jest sędzią, jemu to wtedy zostawmy. Ja zupełnie się z tym nie zgodzę. Ja też nie. Bo nikt Jezusa nie prosił o wybaczenie, kiedy on umierał mhm. na krzyżu. A Jezus powiedział. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. I ten, komu wybaczam, wcale nie musi o tym wiedzieć. Jest jakaś pokusa czasami, może pójść i powiedzieć, ja ci przebaczam, ale może w tym być tyle pychy, że może, do, kiedy nie czujemy, że, że to jest naprawdę prawdziwe, to, to może lepiej tego nie robić. Powiedziałabym, że tutaj jest lekko pomieszany porządek wybaczenia z pojednaniem. Dlatego, że żeby ktoś przyszedł i poprosił o wybaczenie, to on musi zobaczyć, że dzieje się realna krzywda, i on musi być gotowy do przyjęcia przebaczenia. Czyli musi wyrazić skruchę, krótko mówiąc, zobaczyć, co zrobił i mieć pojęcie o tym, jakie to miało konsekwencje. Tak. I co to dokładnie. zrobiło drugiej osobie. A nie związuje mnie to w żaden sposób. Jeśli ja komuś nie wybaczam, to we mnie nie ma miłości, i robię krzywdę sama sobie. E, z drugiemu moje... człowiekowi też. Drugiemu no. też, ale tutaj e, niezależnie od tego, czy ten człowiek przede mną stanie, czy ten człowiek przede mną nie stanie, ja mam możliwość wybaczenia jemu. Wybaczenia tej konkretnej sytuacji, tego konkretnego zła, żeby w miejscu, gdzie zaistniało konkretne zło, zaistniała miłość. Bo, bo ja tego chcę dla siebie i dla tego człowieka. I z mojego doświadczenia. Nie jest to łatwe i nie zawsze muszą za tym pójść emocje. Niekiedy możliwe jest tylko i wyłącznie na początek powiedzenie tego aktem woli, że ja w imieniu Jezusa Chrystusa wybaczam tej i tej osobie tą i tą i tą krzywdę i w miejsce przekleństwa, na które nie ma we mnie zgody i nie ma w Bogu na to zgody, ja ogłaszam błogosławieństwo. A emocje mogą za tym kiedyś pójść, nie muszą może dużo czasu upłynąć aby trwała modlitwa za wrogów, nieprzyjaciół, za tych, którzy są no jakoś szczególnie ciężko przywoływani przez nasze myśli, prowadzi do jednego, do, do uzdrowienia wewnętrznego, Aha. które polega na tym, że po prostu w pewnym momencie tym ludziom zaczyna się dobrze życzyć i oni, nie to, że stają się obojętni, to po prostu stają się ludźmi, którym, jeżeli coś się stanie, na przykład noga im się powinien, no to po prostu się żałuje, że im się to stało. A o czym to świadczy? A o tym przede wszystkim, że doszło do uzdrowienia wewnętrznego we mnie. We mnie. Bo jak to mawia Ksiądz Piotr Pawłukiewicz, indykatorem tego, czy komuś przebaczyłeś, czy nie, jest właśnie taka sytuacja, kiedy coś mu się przytrafi w życiu. I czy wtedy powiesz, a dobrze mu tak, a należało mu się no to już nie będę mówił jakaś dalej egzegeza. No, bardzo zachęcam do tego, żeby wybaczać i wybaczać szybko. I wybaczać innym, wybaczać sobie i zaryzykuję tutaj nawet, bo niekiedy w procesie uzdrowienia jest to potrzebne, chociaż nie mamy mu co wybaczać, to wybaczyć Bogu. Kropkę stawiamy tutaj, wracamy do Państwa za chwilę. Dzisiaj Księga Psalmów w Nocnych Światłach. Rozważamy Psalm 25. Alina Szatkowska jest w studiu. Teolog, coach i trener rozwoju. A Państwo, jak zawsze, jesteście zaproszeni do pisania 7123. SMSy ze słowem plus na początku koniecznie, a na Facebooku komentarze na profilu Radio Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. W światło. Światłach Księga Psalmów. Rozważamy Psalm 25, Alina Szatkowska. Teolog, coach i trener rozwoju jest gościem programu 7123. Na ten numer prosimy sms -ować. Jeżeli ktoś z państwa chce do nas napisać tą drogą. Ważne by SMS rozpoczynało się słowem plus. Na Facebooku komentarze, na profilu Radia Plus. I jesteśmy przy wersie 14 w tej chwili. Kolejny fragment psalmu 25 przeczytamy. Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się go boją i powierza im swoje przymierze. Oczy ma zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi me z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. O, i to są słowa dzisiejszego psalmu, które Kasiu prosimy, abyś usłyszała sercem. Kasiu, którego SMS-a tutaj czytaliśmy parę minut temu. Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż on sam wydobywa nogi me z sidła. Jeśli czujesz się jak w potrzasku, jak schwytana w sidła, to on wydobędzie Twoje nogi. Wejrzy na Ciebie i zmiłuje się nad Tobą, bo jeżeli czujesz się samotna i nieszczęśliwa, to wiedz, że nie jesteś sama, bo Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się go boją i powierza im swoje przymierze. Nawet jeżeli się teraz boisz Boga, bo czujesz, że może właśnie wydaje Ci się, że go nie ma, że. Że cię opuścił, że jest niesprawiedliwy, że przecież miało być zupełnie inaczej, to bądź przekonana, że skoro on na swoje imię przyrzeka, to znaczy, że pilnuje swojego przymierza. I nawet jeżeli my ludzie gdzieś co chwila gubimy się w tym, co nam się wydaje, że jest przymierzem, to bądź przekonana, że Bóg pilnuje przymierza. A on z tobą zawarł przymierze, bo jesteś jego umiłowanym dzieckiem. I to jest fakt niezaprzeczalny. To wiemy, nawet mimo że się nie znamy. Ja chciałabym jeszcze wrócić, zanim przejdziemy do, psalmu, do wersów, które przeczytałeś, do wersu 12 i 13. Ponieważ człowieka, który boi się Pana, on nauczy wybierać właściwą drogę. Człowiek ten szczęśliwie odpocznie, jego potomstwo posiądzie ziemię. To tłumaczenie według Biblii Paulistów. Bóg jest tym, który jest wierny. Bóg jest tym, który jest dobry. I w każdej sytuacji, gdy szukamy jego drogi, to on nie pozostanie obojętny. Um, jakoś bardzo bardzo w temacie akurat um, homilii, którą słyszałam wczoraj, już teraz mogę powiedzieć, um, i tematu, który jakoś tak krąży ostatnio w, w, w różnych moich rozmowach, to jest temat um, Rozeznawania drogi i słuchania poruszeń, i to tak trochę pod wpływem e, filmu, który miałam okazję widzieć w ostatnich dniach o świętym Ignacym e, Loyoli. Że dzieje się to w bardzo różny sposób, ale jedno jest pewne, że Bóg nas uczy i wskazuje drogi. E, że nieraz dzieje się to bardzo subtelnie, e, nieraz trzeba poczekać, nieraz wydaje się, że, e, że to już jest tak długo, że on nie odpowiada i nie odpowiada. E, a Dawid pisze w ogóle jasno, nie mając żadnych wątpliwości, że Bóg uczy wybierać właściwą drogę. I człowiek, który boi się Pana, szczęśliwie odpocznie. Nie ma takiej opcji, żeby szukając Boga, no można, można powiedzieć, wyjść na manowce i być wpuszczonym w maliny. I pójść, ok, pójdziemy jakiś etap drogą nie taką, ale Bóg jest wierny, Bóg o nas walczy, Bóg wskazuje drogi, drogę e, i to może dziać się w bardzo różny sposób. Nieraz przyjdzie przez to, co jest nam, nam najbliższe, co nieraz trudno nam przyjąć e, czyli słowa drugiego człowieka, e, jakiś przykład e, dawany w, w życiu. E, nieraz przyjdzie przez okoliczności, nieraz to będą słowa usłyszane na ulicy, tak zwanych przypadkowych przechodniów, w której Bóg daje nam odpowiedź. Nieraz będzie to po prostu w ciszy serca, nieraz to będzie poruszenie takie, że po prostu spadnie grom z jasnego nieba, jak na świętego Pawła, czy wtedy jeszcze Szawła, kiedy, kiedy spotkał Jezusa w drodze do Damaszku. I jego to spotkanie no, dosłownie zwaliło z konia. Ale nieraz będzie to bardzo subtelne, albo nieraz będzie, będzie to tak jak u świętego Józefa, że dzieje się to we śnie. Jedno jest pewne, i, i to, to mnie też zaskoczyło i zachwyciło i jakoś tak uradowało w tym psalmie, że nie ma tu miejsca na wątpliwości, że ja mogę Bogu ufać bezgranicznie, że On wskaże mi tą drogę, nawet jeśli w danym momencie jest ciemno, jest milczenie, kiedy stukam, pukam i, i, i szukam odpowiedzi i drogi. I w jakiejś przestrzeni życia nie uzyskuję tej odpowiedzi. Kiedy. Tracę już cierpliwość, to mogę wracać do tego, że On jest wierny, że On jest dobry, on jest miłosierny i że On ma plan, on wskaże drogę. Jak dobry ojciec, że On jest pasterzem i chce nas prowadzić, że nie jest tylko zarządcą, który patrzy z daleka i mówi: No, spróbuj teraz odgadnąć w tym labiryncie, która jest dobra, która jest dobra droga, żeby wejść, żeby dojść do celu, żeby dojść do mnie. On jest dobrym pasterzem, który mówi, którego głosu my się uczymy słuchać, i on wskazuje drogę. I, i to jest w ogóle dla mnie takie zachwycające też z tego psalmu, że tutaj nie mam, nie ma wątpliwości. Owszem, po, pośród wielu różnych głosów, ja muszę się nauczyć słuchać jego głosu. Im częściej z nim przebywam, im częściej e, słucham tego, co on do mnie mówi, e, bardzo często w ciszy tym jestem bardziej wrażliwa na jego głos. No tak, pan Bóg mówi w ciszy, rzeczywiście, a tego nam brakuje na co dzień bardzo często. No nie wiem jak Tobie, ale mi jest tę ciszę rzeczywiście niełatwo odnaleźć. To jest też ciągła walka o to, żeby mieć okazję spotkać się z Bogiem. Nie jest to wcale takie proste. Wydaje mi się, że im im dłużej z Panem Bogiem jakoś staram się tą, tymi jego ścieżkami chodzić, to tym jest mi trudniej. Nie, nie chcę zniechęcać tutaj słuchaczy, ale wcale nie chodzi o to, że, że to jest jakiś straszne cierpienie, jakaś, jakaś walka, zmaganie i tak dalej. Takie rzeczy też były, no ale to wynikało po prostu z historii mojego życia, z, z różnych historii, w których się bardzo poważnie przeszargałem i to ma swoje konsekwencje, no żeby jakoś. Urodził się nowy człowiek, to ten stary musi umrzeć, no i to umieranie no, nie jest przyjemne, i to, to, jest, to jest walka, no bo to jest obrona jakiegoś sposobu życia. Jak się nie zna innego, no to, to po prostu się trzyma człowiek tego, jak to mówi pismo, bo bardziej umiłowaliście swoje grzechy niż, niż Boga, nie? No więc no, to tutaj była walka, ale bardziej teraz już widzę, że muszę walczyć i chcę. Chociaż różnie to wychodzi, o ten o właśnie ciszę, o ten czas z Bogiem, którego no w naturalny sposób, jeżeli się robi dużo rzeczy w życiu, takich, takich w codzienności wpisanych w naszą rzeczywistość, to wcale nie jest to takie proste. I to bywa no głęboko frustrujące, nie ukrywam, bo wcale może nie, nie muszę mieć jakichś ciężkich doświadczeń. Które powodują u mnie jakieś głębokie cierpienia, rozterki, ból, nie wiadomo co. Ale jeżeli nie mam czasu dla Boga, to naprawdę nie czuję się dobrze. Naprawdę nie czuję się dobrze. Zdarza mi się, że, że na przykład nie mam czasu na brewiarz, że albo go zrobię zupełnie po łebkach, i, i, i w pewnym momencie my, tak sobie, czuję się jako błódnik, no trochę, bo myślę, no, no, co z tego, że przeczytałem ten brewiarz, jak ja nawet po prostu nie, nie, nie wiedziałem, co czytam. Bo, bo się tak spieszyłem, już miałem zupełnie gdzie indziej myśli. No. Mam nadzieję, że Pan Bóg ma nade mną to, to, to Oczywiście To oczywiście nie o to chodzi, że, że, że tak jak się nie pomodlę, to koniec w ogóle już szeol, już koniec żegnaj zbawienie. Nie, nie o to chodzi, ale po prostu zależy mi na tym, żeby z tym Panem Bogiem być. No po prostu, no bo jeżeli mam doświadczenie tego, że on moje życie przemienia, a nie ja własnymi siłami, że on dokonał cudów w moim życiu. i przeprowadził mnie przez naprawdę historie takie, z których ja bym się w życiu nie wykaraskał, to no to chce się z kimś takim być. Bo, bo doświadczyłem tego, że on mnie kocha. Po prostu. No. Chce się być z tym, kto kocha. No i to jest, to jest poważny problem. To jest takie codzienne doświadczenie lichości mojej nędzy, mojej natury. No I nie, nie boję się tego powiedzieć. Ża, Żadna to jest kokieteria. To jest po prostu fakt, że ja naprawdę nie mam czasu dla tego, kto mnie kocha tak, jak nikt na świecie. Po prostu. Dlaczego? Bo ja kocham te rzeczy, które popsuł lichością i marnością świata tego, które przeminął i z tego świata zostanę zabrany, a one tu zostaną i się w proch i pył zamienią. I codziennie idzie walka właśnie między jednym a drugim. Zaryzykowałabym tu jeszcze... Ale to, to jest walka, której linia demarkacyjna przebiega we mnie. To nie jest tak, że on no walczy i... ze sobą. I... To jest walka, i... która trwa we mnie. tutaj, że to jest walka o to, czy pozwolę się pokochać. Bo, tak jest, no bo, bo to, że wiesz, że, że Bóg kocha cię kocha najbardziej, to, to jest sztuka. To tak, jest i, poz sztuka. i pozwolić na to, bo, bo okej, okay. to, to co mówisz, no tak, Bóg jest tym, który kocha mnie, ciebie najbardziej i każdego ze słuchaczy, ale przyjęcie tego jest. Wydawałoby się taką, taką rzeczą, powinno być naturalną, bo przecież każdy z nas chce być kochany i szuka miłości. Tym bardziej, jak wierzę, że jest ktoś, kto kocha nas najbardziej i nas nie zrani. A jednocześnie bardzo często wchodzimy w zasługiwanie. I to, i to co mówisz właśnie, to, to, to jest takie, no okej, okay, tutaj no, spędziłbym Boże z Tobą czas, ale przecież ja muszę zrobić, i tutaj paradoksalnie, bardzo dużo dobrych, nieraz pobożnych rzeczy. Nie? A tak naprawdę, to, to, to nie ma tego, o czym powiedziałeś, tej istoty no tak, spędzania czasu. To jest czas Marta z i Maria. Tak. 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 No i, i nagle okazuje się, że ja po prostu y, muszę, nie wiem, zorganizować tutaj zbiórkę w kościele, tutaj pomóc biednym, tutaj i, i to wszystko jest dobre i to wszystko jest potrzebne, ale nagle okazuje się, że to sama pomoc dla pomagania jest ważniejsza y, niż spotkanie z Bogiem w tym konkretnym, na przykład, drugim człowieku oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń, spójrz na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy. Spójrz na moich nieprzyjaciół, jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą. Mm. Ha. Człowiek, który... Dobra, nie będę mówił człowiek, powiem ja. Yy, nie dlatego, że mam jakąś dużo chęcia sobie mówić, bo, bo to nawet może nie za bardzo są chwalebne rzeczy, ale najlepiej mówić w takich przypadkach o swoim doświadczeniu. Kiedy rzeczywiście czuję, że rozluźnia mi się więź z Bogiem, to nagle okazuje się, że jakoś ludzie są, po prostu problematycznie się stają. No to wszystko było ok, to nagle ten coś chce ode mnie, ten jest jakiś nieprzyjemny, ten mnie nie lubi. A dlaczego? No bo ja ich nie lubię. Bo nie mam dla nich czasu. Bo wszystko jest ważniejsze. Moje różne sprawy, moje zachcianki. Ktoś przychodzi, mnie denerwuje po prostu tylko dlatego, że chce coś ode mnie. No to w trzecim zdaniu, jak on coś powie, ho, ho, to dobrze doszedł do trzeciego zdania. No. Nie mam czasu. Innym razem rozmawiam. Albo jeszcze jakieś tam <coughs> cieplejsze słowo, prawda? Um. I oddal uciski mojego serca, wyrwi mnie z moich, moich udręczeń z mojego własnego udręczenia, w którym ja się dręczę. Spójrz na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy. Bo efekt uboczny? Właściwie dawno nie byłem u spowiedzi, ale, ale no, nie ma chyba po co. Że właściwie żadnych grzechów nie mam. Właśnie, no Co tam na czerwonym świetle coś przeszedłem? No, spieszyłem się, ojej. No, ale to, No dobra, to poczekam następny miesiąc. Może to się uzbiera. Nie? A że ten tam chodzi za mną, a tak to ten, on niech idzie do spowiedzi, bo tam chodzi, krąży mój prześladowca za mną. <grywa> ten powiedział mu, co, co myślę o tej jego kwaśnej minie. Chodzi za mną, tak, żeby pokazać jaki jest tutaj. Ale należało mu się. I musi przyjść niestety ten moment. I prawidłowość jest taka, że, że przychodzi, żeby nagle zobaczyć, że e, no to wszystko się dzieje w środku. Po prostu, nie na zewnątrz. Wyciągnąłeś tutaj e, temat, który ja bardzo, bardzo lubię. E, Podobało Ci się? Bardzo. E, sakrament pojednania. I uwielbiam do niego wracać, dlatego że mamy bardzo dużo, e, powiedziałabym. Hmm. Błędnego nauczania na temat sakramentów, e, między innymi, albo też w pierwszej kolejności, bo on chyba najczęściej nas dotyka, bo na przykład sakrament Chrztu mamy raz w życiu e, bardzo często w, w dzieciństwie e, i wiele osób e, o, nie myśli o swoim własnym Chrzcie na przykład nie? a sakrament pokuty i pojednania e, jest przede wszystkim, jak każdy inny sakrament. Sakramentem czy sakrament. Widzialny znak niewidzialnej łaski. Jest widzialnym znakiem te, tej łaski, że Bóg nas kocha. I piękne są obrazy, nie wiem, że konfesjonał jest jak pralka, która przedstawia się dzieciom przygotowującym się do pierwszej komunii, że wchodzisz taki brudny, brzydki i, i ten konfesjonał jest jak pralka wychodzisz czyste, ale Podczas sakramentu pokuty i pojednania, e, powiedziałabym, że, że patrząc na taki e, duży obraz, e, to ten wycinek odpuszczania grzechów, to jest tylko taka drobina, bo Bóg bardzo chce wybaczać i On przyjmie wszystkie nasze grzechy. Ale pierwsze, co, jak, jak my w ogóle stajemy przed Nim, to On. On przyjmuje nas jak syna marnotrawnego, i on czeka z otwartymi ramionami, i wybiega do przodu. I on chce powiedzieć każdemu: Wtedy jesteś moim dzieckiem umiłowanym. E, czekałem na ciebie, przytulam cię, ja ciebie kocham. E, powiedziałabym, że dopiero w drugim e, tak, tak, no, nie chciałabym tego stopniować, ale patrząc na to, jak dużo mamy. Yy, przynajmniej w naszej szerokości geograficznej, zakorzenienia tego, że, że sakrament pojednania jest po prostu tylko po to, żeby zrzucić z siebie grzechy yy, i żeby po prostu teraz być idealnym. A to nie o to chodzi. My dostajemy łaskę, my dostajemy tam miłość, my dostajemy siłę po to, żeby wzrastać. Tak. Że, żeby, żeby w tym, co nas zraniło, w czym my zraniliśmy... Żeby, żeby tam doświadczyć miłosierdzia, tam doświadczyć miłości, tam doświadczyć uwolnienia, tam doświadczyć uzdrowienia fizycznego też. Jedno ze świadectw, jakie kiedyś słyszałam... Dziewczyna miała problem z, z, z kostką, nie, z, ale z kośćmi śródstopia, ze stawami. To była osoba, która w życiu nie trenowała, a zdiagnozowano u niej jakąś taką chorobę bardzo bolesną, że noga ją cały czas bolała i to było jakieś chyba zwyrodnienie, które dotykało sportowców, takich wyczynowych sportowców. I ona po jednej ze spowiedzi ona długo, długo modliła się o uzdrowienie tej nogi i nawet jeśli na chwilkę było dobrze, no to już nie, już mówi, nie rozumiała tego, dlaczego tak się dzieje. Ona wie, że Bóg jest dobry i Bóg pozdrawia, a tu nagle nic. I nie zorientowała się, jak poszła do, do, do konfesjonału, kiedy doświadczyła miłości Boga, kiedy przyjęła jego wybaczenie i ona nie zorientowała się od razu, tylko później, jak była w domu i wbiegała po schodach, że noga ją nie boli. I sakrament. Widzialny znak niewidzialnej łaski, miejsce spotkania z żywym Bogiem, nie tylko z kapłanem, który tam siedzi. Jest miejscem, w którym Bóg przychodzi po to, żeby nam powiedzieć, że nas kocha, a za tym idzie to, że, że są odpuszczone nam grzechy. Tutaj warto przypomnieć sobie tę scenę z Ewangelii: paralityka, który wstaje i bierze swoje mm. łoże. No ale przy okazji. Ma odpuszczone grzechy. Właśnie nie wiadomo, co przy okazji. Czy przy okazji jest uzdrowiony, czy przy okazji ma odpuszczone grzechy. Mhm. Ale, ale dzieje się jedno z drugim, bo on spotkał żywego Boga, on spotkał Jezusa i e, oni go tam przynieśli, żeby on był uzdrowiony, a Jezus daje mu dużo więcej. A on mówi, ale żebyście wiedzieli, że ja mam tę moc, że, że, to, się, że to dotyka każdej przestrzeni, każdej płaszczyzny, że tutaj on e, że, że kiedy on przychodzi, kiedy my doświadczamy kontaktu z nim, relacji, wchodzimy. A w sakramencie on nam daje siebie cały. To jest, to jest narzędzie, które zostawił w kościele, po to, żebyśmy my widzieli, bo nam trudno jest oderwać się od tego, co, co widzialne. Żebyśmy widzieli, żebyśmy mieli dowód na to, że, że to nie jest tylko jakiś wymysł, że on coś powiedział. Tak jak z tym paralitykiem, że to nie jest tylko, że on powiedział, odpuszczając się grzechy. Mówi, żebyście wiedzieli, że sen człowieczy ma taką władzę, weź swoje łoże i idź. I ten paralityk dokładnie to zrobił. I dokładnie to samo jest w sakramencie pokuty i pojednania. Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę, to tutaj jest ksiądz, który udziela rozgrzeszenia i widzisz to, słyszysz to yy. i mo możesz to przyjąć. Możesz jak ten paralityk po prostu wziąć swoje łoże i iść. To jest bardzo często nasze, że okej, okay, ten paralityk, jak usłyszał słowa Jezusa, to on musiał fizycznie się podnieść i wziąć to łoże. A bardzo często ja myślę, że, że ja się z tym mierzę też, że okej, okay, usłyszałam, ale teraz, no jak ja mam wziąć to łoże, przecież, no przecież jestem paralitykiem, nie? No i okej, okay, no bo powiedział i kiedyś coś zrobił. Że to naprawdę wystarczy wziąć od Boga. Stawiamy tutaj kropkę, za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. W cyklu Księga Psalmów rozważamy Psalm 25. Alina Szatkowska, teolog, coach i trener rozwoju jest gościem programu. Macie Państwo ostatnią okazję, by napisać do nas SMS-ami na 7123, rozpoczynając je słowem plus, albo na Facebooku w komentarzach na profilu Radia Plus. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Za 12 minut minie godzina pierwsza. Mniej więcej tyle nam zostało do końca dzisiejszego wydania naszego Świateł, w którym to comiesięczny cykl Księga Psalmów. Rozważamy Psalm 25. Ostatnia okazja do napisania do nas przez ten mniej więcej kwadrans. Jeszcze będziemy odbierać od Państwa sms -y. Jeżeli ktoś chce napisać, bardzo prosimy. 7123. Słowo plus na początku. SMS-a. Niezbędne na Facebooku. Komentarze na profilu Radia Plus. Wierzba pisze do Kasi. Kasiu. Jeżeli czas ci życie udręką obarczył, jak mnie, to wiedz, że Bóg niesie nas w ramionach. Wierzba, dzięki serdeczne, że też wspierasz kasie. Natomiast Oleńka tutaj pisze, o dziś są moje urodziny, to wiele dobra ci życzymy Oleńko. To będzie wyjątkowy dzień, skoro zacznę go w takim wyjątkowym towarzystwie, słuchaczy którzy są z nami. Wyjątkowo dobrze się Was słucha. Pozdrawiam, Oleńka. Dziękuję Ci serdecznie. Panu Bogu niech będą dzięki. A jeszcze w innym sms Oleńka pisze. Kiedy narzeczony potwornie mnie zranił, w do miłosierdzia Bożego, oddałam Bogu tę sytuację, łaska przyszła natychmiast w wielkim pokoju serca. To tak się zdarza. No to jesteś szczęściarą, rzeczywiście. U mnie takie, takie historie trudne trwały nieco dłużej, chociaż rzeczywiście były takie momenty, w którym naprawdę miałem doświadczenie łaski która zdejmowała ze mnie momentalnie wielkie trudne dla mnie wielkie i trudne e, historie na moją miarę dla pana boga było to po prostu czas praski po wszystkim e, ale rzeczywiście czasami jest tak czasami jest inaczej A dlaczego to się tak dzieje to zazwyczaj po dłuższym czasie możemy się dowiedzieć ale to są pytania do każdego z nas osobno bo to Dotyczy wszystko tajemnicy serca każdego z nas. Wiele lat temu bardzo poważnie zachorowałam, nieuleczalnie nigdy wcześniej tak gorliwie nie modliłam się jak wtedy, żeby Bóg dał mi siłę, żeby to, żebym to przetrwała. W jednym z SMS-ów widzę takie słowa. No Jasne, że dobrze się modlić, i Pan mógł wysłuchuje modlić. To jest, to jest doświadczenie, którymi warto się dzielić. Różnie z tym bywa. Ja też kiedyś miałem taką sytuację, że wydawało mi się, że w momencie, kiedy zostałem uziemiony po operacji kolana że będę się bardzo modlił, byłem na to głęboko przygotowany i bardzo chętny, a nie wyszło. No właśnie, więc różnie z tym bywa, ale widocznie za mało cierpiałem. No. Pewnie gdybym bardziej cierpiał, to się modlił. A zdarzyło mi się, że, że nic mnie nie bolało, ale bolała mnie dusza. No i wtedy się modliłem. Ach, jak rzadko kiedy. No bo bardziej bolało niż najbardziej rozpruta kolana. I jeszcze zerkamy tutaj na Facebook. Anna pisze: Bóg czasem lubi się spóźnić, by na nowo rozpalić w nas zaufanie i nadzieję. A to tylko według naszego widzenia się spóźnia, no bo. Jest takie powiedzenie, które mówi, że Pan Bóg przychodzi o 5 minut za późno, ale zawsze Zresztą. jest. Dobrze. Ciekawe, prawda? No tak to jest, kiedy się jest poza czasem. No tutaj możemy dywagować, kiedy to jest za późno, ale jeżeli jest sam raz, to nie jest za późno. Bo jak. Teraz tylko nie pamiętam, który to fragment jest, ale Bóg czyni wszystko szybko we właściwym czasie. To też jest chyba psalm. Tylko nie pamiętam, który. Bóg czyni wszystko szybko we właściwym czasie. A my powoli zbliżamy się do końca Psalmu 25. Zostały nam trzy ostatnie wersy, które myślę, że są kwintesencją tego wszystkiego, co tutaj udało nam się wycisnąć z naszych lichych dusz pod wpływem Słowa Bożego i naszych doświadczeń. A brzmią te trzy wersy ostatnie tak. Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie. Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich Jego ucisków. Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie. Bardzo zwracam moją uwagę, bym się nie zawiódł. No bo. Tak naprawdę to wypływa z, z, z wcześniejszych wersów. Nie? Dokładnie, znaczy z jakiejś lichej ludzkiej natury, która. Nie? No wiesz, to mogę się zawieść na tobie. No. Gdzie jednocześnie wołał chwilę temu, tak. że ty jesteś dobry, łaskawy, wierny i pamiętam, że nie zawiodą się ci, którzy na tobie się opierają. Mhm. Że ty prowadzisz Izrael, i tak dalej, Ale co to mówi w domyśle? No, wiesz co, Panie Boże, ja bardzo nie lubię cierpienia i tych wszystkich różnych takich trudnych historii. Mhm. Więc wiesz, jeśli chcesz, żeby naprawdę Cię lubił i miał dla Ciebie czas i w ogóle i tak dalej, to weź tak troszeczkę poluzuj, nie? Żeby, żeby tak było lekko, łatwo i przyjemniej. Żeby naprawdę był bardzo zadowolony z życia. No właśnie, ale no, swoją drogą niewinność, prawość, jasne jak tak najbardziej. Ale, ale i to jest bardzo Dobre i istotne, na co warto zwrócić uwagę tutaj. Nie w sobie, lecz w tobie panie pokładam nadzieję. W moim tłumaczeniu Bo już, bo już wiem dokładnie, że na sobie to polegać nie w mogę. W moim tłumaczeniu jest, bo ja oczekuję ciebie. Uh -huh. I to w ogóle dla mnie też e, trochę zmienia akcent. Nie? Że, e, że ja oczekuję relacji z tobą. Ja oczekuję osoby. Nie tylko to, ciebie we mnie. E, właśnie, że, że nie tylko. Tutaj jesteś po to, żeby spełniać moje oczekiwania, że, że nie jestem, w no, że nie idę tylko z Bogiem tutaj z listą życzeń i mówię to, to, to i to, nie? bo w Tobie tutaj to oddaję, to tu mi spełni. Tylko ja oczekuję Ciebie. Ja pokładam w Tobie nadzieję, ja Tobie ufam, bo ja chcę mieć z Tobą relację, bo ja chcę, żebyś był obecny w moim życiu, żebyś był w każdej przestrzeni, żebyś był we mnie. Co więcej, tutaj, tutaj przychodzi mi na myśl jeszcze takie nawiązanie, że Bóg w każdym z nas złożył cząstkę siebie. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, ale On mieszka w nas i im bardziej poznajemy siebie, im głębiej wchodzimy w to, kim jesteśmy, poznajemy swoją tożsamość, tym bardziej zbliżamy się do Niego. A oczekujemy tego, żeby, przynajmniej tak jak Dawid mówi, Oczekujemy samego Boga. My chcemy się z nim spotkać, ja chcę się z nim spotkać. No i ten ostatni wers. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków. I to w ogóle jest niesamowite, co? Uh -huh. no, też można by się zastanowić długo, długo nad tym jednym wersem. O jakiego Izraela chodzi, czy o tego. Jak Chuba, czy o wszelkiego Izraela. O wszelkiego. No, ale to z nim się pewnie warto identyfikować, no bo ta historia, jak już tutaj napomknęliśmy o niej, rzeczywiście jest bliska każdemu człowiekowi, który gdzieś tam obija się po życiu z różnymi swoimi historiami trudnymi, które najczęściej sam prowokuje. Ale ze wszystkiego ucisków faktycznie ta walka z Bogiem, to, to obijanie się prędzej czy później może człowieka doprowadzić do Boga. Jak to się dzieje? W jaki sposób? Być może bardziej widoczny, jak to przy jakichś takich spektakularnych nawróceniach, a być może w sercach ludzi, którzy gdzieś tam buntują się na Boga i wcale nie chcą z Nim mieć wiele do czynienia. Naprawdę dzieje się dużo jakiegoś spotkania z Panem Bogiem, które jest zupełnie nieznane, niewidziane na zewnątrz. Jest jakimś osobistym przeżyciem. Nie nam o tym w ogóle rozprawiać, bo to jest jakaś tajemnica ludzkiego serca. Ale faktem jest jednym, że uciski wszyscy jakieś mamy. I tak to po prostu wynika z tej zranionej ludzkiej natury, która gdzieś tym grzechem pierworodnym jest skażona, i, i tyle. I właściwie nie tylko ludzka natura, ale właśnie natura całego świata ponosi konsekwencje tego wydarzenia, które gdzieś u zarania ludzkości zaległo. I to wołanie jest jak najbardziej zasadne. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków. No bo tak naprawdę, gdzieś w głębi duszy, gdyby do tego spojrzeć, to jest Boże, zbaw mnie. Po prostu Boże, zbaw mnie. Doprowadź mnie do zbawienia. To jest wołanie człowieka, który już doszedł do tego, że sam się nie zbawi. I to jest bardzo dobry stan. No a myślę, że tutaj też nie tylko, nie tylko chodzi o konkretnego człowieka, nie tylko o tego Izraela Jakuba, nie tylko o każdego z nas. Ale że jest tu przejście jednak od modlitwy jednostki do modlitwy wspólnoty. Do tego, że chodzi również o cały Izrael. Że chodzi tutaj o cały naród wybrany. I że to wezwanie jest nadal aktualne. Że, Czyli również o sąsiada. O, o sąsiada każdego, ale chodzi akurat o to, 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 o jakim narodzie mówię, to mówię konkretnie o narodzie żydowskim, o narodzie, który oczekuje Mesjasza. Żeby On poznał swojego Zbawiciela. I de facto Żydzi nie mają swojego państwa. I że to jest też wołanie o to, żeby oni rozpoznali Mesjasza. To już tak mówię współcześnie. Bo dla mnie ten wers jest takim wołaniem o to, żeby żeby Bóg dotknął serca Izraela, żeby oni żeby otworzyły im się oczy. Miałam okazję poznać Żydów mesjanistycznych, posłuchać konferencji e, również. I e, to jest niesamowite, jak e, ci, którzy są starszymi w wierze, nam, katolikom, nam, chrześcijanom, e, jakie oni mają niesamowite bogactwo, ale jakie oni mają doświadczenie Boga, e, i jak mówią o jedności, i o tym, jak przez chrześcijan doświadczają e, i poznają Jezusa, który, który jest Zbawicielem ich indywidualnie, ale też całego narodu. Minuta nam została do pierwszej i to rzeczywiście koniec, ale nie może się ten koniec zakończyć, mm. <głos》> nie może się pojawić tutaj w Nocnych Światłach, jeżeli nie pojawi się również to pytanie, które zawsze brzmi na koniec programu, gdy jest tutaj Księga Psalmów w Nocnych Światłach otwierana. Jak ten sam wypełnia się w życiu Jezusa Chrystusa. I znowu tak krótko się nie da, nie? Trochę, trochę dzisiaj zahaczaliśmy o, o Jezusa i o to, że, e, że to On jest tym, który, który wypełnia, że On jest tym, który przynosi życie w miejsce, gdzie jest śmierć. E, ale tak do końca to On jest jedynym, który ufał Bogu, widział Go działającego i ufał. I szedł za tym, co on, co on mu mówił. Szedł za tym, jak on go prowadził. Chociaż mówił, oddal ode mnie ten kielich, wołał dokładnie tak jak Dawid. Zobacz, jacy są moi wrogowie. Nie? A jednak nie moja a twoja wola, niech się stanie. I położył swoje życie, całą ufność złożył w Bogu, bo on wiedział, że, że, że może ufać, że on jest jako jedyny takim człowiekiem, który. Potrafi być wierny. Chciałabym jeszcze kiedyś zahaczyć o temat przymierza. Może będziemy mieli okazję przy którymś z psalmów albo w innym programie, w, w, w innej audycji, dlatego że jest Jezus tym, który, który wypełnił i zawarł nowe przymierza. I bardzo dużo tutaj odnosił się Dawid do przymierza w, w tym psalmie, ponieważ Jezus zawarł przymierze krwi i ten psalm wypełnił się w, w Jezusie również, chyba jak każdy psalm, w Jego śmierci, męce i zmartwychwstaniu. Natomiast jak ten psalm wypełnia się w życiu każdego z nas, to odpowiedź również jest do odnalezienia w każdym z nas. Zachęcamy do lektury tego psalmu 25, którego Tytuł w Biblii Tysiąclecia brzmi Ufność wśród niebezpieczeństw. Jak zawsze na koniec przeczytam go jeszcze raz. Psalm Dawidowy. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Mój Boże, Tobie ufam. Niech nie doznam zawodu. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu. Doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź mnie według Twojej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca. I w tobie mam zawsze nadzieję. Wspomnij na miłosierdzie twe, panie, na łaski twoje, co trwają od wieków. Nie wspominaj grzechów mej młodości ani moich przewin, ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości, ze względu na dobroć Twoją, panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi. Wszystkie ścieżki pana to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań. Przez wzgląd na Twoje imię, panie, odpuść mój grzech, a jest on wielki. Kim jest człowiek, co się boi pana? Takiemu on wskazuje, jaką drogę wybrać. Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię. Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się go boją, i powierza im swoje przymierze. Oczy ma zawsze zwrócone na pana, gdyż on sam wydobywa nogi moje z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń. Spójrz na udrękę moją i na boleść, i odpuść mi wszystkie grzechy. Spójrz na moich nieprzyjaciół, jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą. Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do ciebie. Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w tobie, panie, pokładam nadzieję. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. I amen rzeczywiście zabrzmiało, bo już cztery minuty po godzinie pierwszej troszkę przeciągnęliśmy, ale mam nadzieję, że nam Państwo to wybaczą. Jan, co warto wspomnieć, napisał o tym, że Agnieszka Radwańska w pierwszej rundzie turnieju tenisowego będzie grała rano, no więc mamy a do tego, żeby rano wstać, trzeba szybciej kończyć. Już nie będziemy przeciągać. Wszystkiego dobrego życzymy słuchaczom i nam sobie też tutaj życzymy. Dlaczegoż by nie? Bóg jest źródłem dobra, więc wszystkiego dobrego od Boga życzymy i nam, i Wam, i wszystkim, którzy nas nie słuchają, i tym, których mamy w sercach. I wiele dobra niech nam towarzyszy na każdej ścieżce życia i wieczności. Na dzisiaj to wszystko. W Nocnych Światłach przez ostatnie dwie godziny Księga Psalmów, jak teraz w miesiącu bywa. Rozważaliśmy Psalm 25. Gościem programu była Alina Szatkowska, teolog, coach i trener rozwoju. Serdecznie i gorąco i ciepło bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również i życzę wszystkim dobrej nocy. Wielkie dzięki. Dziękuję także wszystkim słuchaczom. Dziękuję, że byliście Państwo z nami przez te dwie godziny. Dziękuję za wszystkie smsy, wpisy na Facebooku. Przepraszam że nie wszystkie przeczytaliśmy. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, tuż po 23.00 rozpoczynamy na żywo. Można nas słuchać na częstotliwościach Radia Plus w całej Polsce, na całym świecie przez internet, w stronę radioplus.pl, tam trzeba kliknąć przycisk włącz radio, a na tej stronie również zakładka programy, przez którą można wejść do archiwum Nocnych Świateł, gdzie ponad 700 audycji do odsłuchania w plikach MP3. Podcasty są opisane, można znaleźć tam każdy, co go będzie interesowało. Polecam. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa interesujące. Zapraszam też na wtorkowe wydanie Nocnych Świateł w cyklu Pytanie o Wiary. Rozmawiać będziemy o tym, czy brzemie może być lekkie, a gościem Nocnych Świateł będzie ksiądz Karol Oparczyk, guż pasterz parafi w niebo wstąpienia pańskiego na warszawskim Ursynowie. Na dzisiaj to wszystko. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. światła.